Jest to powielane i czego federacja nie reaguje i czy jak ty się z tym czujesz? Takie zabawne, nie? Nieświadomą dziewczyną się wymieniać, bądź panom. Co namawia? To teraz znowu dubiela. Jeżeli ja je skrzywdziłem, to dlaczego nie poszły na drugi dzień na obdukcję, na toksykologię, nie poszły, wiesz, na policję, tylko teraz nagle, jak mam walki wieczoru Sauron Arenie, to tam jest porobiona, więc light i tak dalej, kurde, że ja, i wiesz, i to oni odnoszą, że to ja ją porobiłem, że to ja komuś coś zmieniłem. Nie, to nieprawda. To ja im wysłałem o zniesławienie i o pomówienie, a nie oni mi. Zobacz, co ja dla ciebie przygotowałem. Na stole leży, talerzy. Bo z wybiórem to ja, wiesz, to my jesteśmy dobre fufle przy talerzyku, wiesz, nieraz. Liczysz jeszcze na taką zwu? Dzień dobry państwu. Tego nikt się nie spodziewał, chyba nikt się tego nie spodziewał, proszę państwa, ale tęskniłem za tym miejscem. Ładne jest to mieszkanie, podoba mi się. Ciekawe, czy masz jeszcze pełną zamrażarkę lodów, czy już nie? Mam. Wciąż tak? Na ciebie czeka, Arku. No jest. A ja jestem teraz na redukcji, mam wyliczone kalorie. Zostało mi się 200 do zjedzenia. To może chociaż pół lodzika. Jak chcesz. No i pierwszy mój odcinek po powrocie, pierwszy od miesiąca, no i specjalny, i gość specjalny. No dawno cię nie było. Przyjechałeś stąd, gdzie ja też przyjechałem. W sumie no, się myśmy się minęli. Jeden dzień dokładnie. Ty wracałeś, ja leciałem, dokładnie. Ale ty tam byłeś trenować, nie ja chlać. No kurde, ale powiem ci, że po turnieju pojadę tam... Nie tyle to chlać, co bardziej pojeść fajnych, dobrych, że tam było tyle pysznych rzeczy i ja to wszystko musiałem obejść. A ty już wtedy byłeś na ucinałeś? Tak, ja miałem 92, startowałem z 92 kg do 80, wiesz, zrobiłem 12. Ale po co się jeździ o tej tlenie? Teraz mi powiedz właśnie, bo też mnie to ciekawiło, nie zadałem tego pytania prywatnie. Masz tu trenera, znamy go obaj z Pinki, dobry trener, ale widzę, że też trenujesz ze ślusarzem od Muay Thai. Po co się tam jeździ? Dlaczego tam jest lepiej? Wiesz co, ja chciałem tam pojechać, dlatego że tutaj już byłem zmęczony tym po prostu życiem. Wsiadam w ten korek, jadę na ten, wiesz, na grappling, kawał drogi, 40 minut w jedną stronę, 40 w drugą, półtora godziny, brzydka pogoda, zimno, chłodno, nie chce się wstawać, nie ma słońca. No jak sobie myślę, kurwa, jak ja mam się tak przygotowywać do turnieju, w którym jest tyle hajsu do wygrania, ja mam być nieszczęśliwy każdego dnia, to spakowałem się i po prostu pojechałem do... Skonsultowałem to oczywiście z trenerami, nie? On mówi, pewnie Arek, jedź, naładujesz się pozytywną energią, tam jest kolebka w ogóle sportu walki i wiesz. No i rzeczywiście tam pojechałem rano, chłopie, bez koszulki, na skuterku sobie jedziesz na trening, cały dzień na sali, no mega, no do tej pory tą energię jeszcze mam, chociaż już powoli mi się już wyładowuje. Czyli to nie chodzi, że sam trening jest jakby lepszy, czy tam jest lepszy trener, tylko cały anturaż, cała otoczka, że się chce tam żyć i chce się trenować. Tak, tak, wiesz co, tam trenerzy, czy lepsi, tam jest w ogóle inny taki nacisk na trening, tam bardziej się napierdala, tak wiesz, dużo kopnięć, dużo uderzeń, drze się na ciebie, pal, tam, wiesz, i żebyś po prostu robił, nie za bardzo cię poprawia technicznie, tylko po prostu zajazd, więc to było dobre kondycyjnie, bo ja tam naprawdę zrobiłem sobie mega kondycję, wracając tutaj już byłem w stanie przeboksować normalnie, przewalczyć pełne rundy, więc to było spoko. Pani. Jak wyglądałaby Polska, gdybyście wszyscy subskrybowali kanał Szalony Podcast? Dokładnie tak. Jeszcze jest szansa. No i co, zaraz turniej, no i co, bo jesteśmy po losowaniu, zaraz powiemy o tych całych dookoła rzeczach, ale sama para, sam turniej, samo losowanie. Pasuje ci wiewiór. Arkadiusz Tańcula zawalczy z... Przeciwnikiem Arka Tańculi będzie... Monika Godlewska. Wiewiór. Zapraszamy. Pasuje, słuchaj, wiesz co, ja w ogóle pracuję z psychologiem, z hipnotyzerem i tak dalej i jak sobie tak wizualizowałem najfajniejszą, żeby wygrać ten turniej, a oprócz tego odkupić wszystkie winy, to właśnie rewanż z wiewiórem, rewanż z Polakiem i no tam Ferrari ważne, nieważne, no ale niektórzy piszą, że przeleżałem, że coś tam, że się nie należało, zwycięstwo, bleble, więc żeby po prostu zamknąć wszystkim mordy, też byłby Ferrari. Więc w sumie tak na ten moment jest okej. Okay. Mamy wiewióra, którego jak pokonam, jeżeli Ferrari pokona Krychę, bo to też nie jest powiedziane, że pokona Krychę, bo Krycha wcale nie jest. Ja nie wiem, czemu on go tak bagatelizuje, lekceważy i on już do mnie spotkamy się i tak samo wiewióra. Spotkamy się w półfinale. No ja wiem, że się spotkamy w półfinale, tylko nie wiem, czy z nim, no. Bo ja na pewno jestem do tego przygotowany i fajnie by było właśnie go spotkać w półfinale, pokonać go w ogóle, najlepiej go znokautować, bo teraz to już zupełnie inaczej. Mam nowych trenerów, wiesz, nowego trenera, to takie zupełnie inne podejście. Nowy psycholog, hipnoza znowu zagościła do niego. Jednak jak byłem w tych hipnozach, to działało i to było dobre, więc to wróciłem do tego. Odpuściłeś jakiś czas? Ja myślałem, że jest cały czas. Rzuciłem na chwilę, no i to nie było dobre. Byłem przed walką z Ferrari wtedy i na jednym tym miałem rozjebany mózg. To pomogło. No i potem po Polaku już stwierdziłem, że
Polak, tak, machnę z tego Polaka zrobię. No i nie, no i nie było tak. Nie pykło. A, no ale to wracałem, czyli czekaj, ty jesteś pierwszym z wiewiórem, no to właśnie tylko, że to nie będzie dla ciebie trochę blok, bo ostatnio Malka przegrana, czy bardziej motywacja, bo to jest właśnie pytanie, wiesz, bo czasami ten sam zawodnik, z którym przegrałeś, jest albo blok, albo motywacja. Ale ja jak schodziłem, nawet mam gdzieś tą notatkę, jak schodziłem z walki z wiewiórem, to ja od razu, bo ja zawsze po przegranej czy po wygranej walce piszę moje odczucia z walki sobie w notatniku, nie? No i moim odczuciem z walki było, że miał silny klincz, nie mogłem się wyrwać mu z klinczu, mega mnie mocno klinczował, dobre zapasy, nie potrafiłem się wyrwać, dobrze zakładał klamrę, dobrze leżał na ziemi. Tyle. W stójce nie mam nic napisanego. W stójce dawałem ale rady. Ale to jest wszystko MMA, cały turniej jest MMA. Nie. Turniej jest K1, małe rękawice. O, także nie małe rękawice, tylko rękawice rzeczy do MMA, czyli wiesz, piątkówki, bo małe to rękawice. To zmienia postać rzeczy. Także, wiesz, dlaczego tutaj nie jest turniej MMA? Ale to nie ja ustalam. No wiem, ale myślałem, że wiesz, że to jest w MMA. MMA to właśnie nie jest MMA, bo FEM MMA już w ogóle odchodzi od nazwy FEM MMA, tylko jest FEM po prostu. FEM, tak. I wiesz, no zresztą zobacz tą kartę walk. Tutaj większość walk to jest bokserska. A to już od jakiegoś już czasu na wszystkich galach. To już każdy się śmieje, tak, że to wiesz, są gale MMA, a większość trójka, bo jest atrakcyjniejsza dla widza, nie? To nie jest MMA. To zmienia postać rzeczy. Widzisz, no to wiewiór już, to nie. No dlatego mówię, że to jest dobra szansa. Mam większy zasięg. Stójkowo myślę, że tu jest dużo, dużo lepiej. A druga rzecz jest taka, że i tak jestem underdogiem według Bookmaru, a wiesz, jak to zawsze na mnie działało, jak byłem kurwa lepszy. Na mnie, jak powiedziesz, po dwóch walkach też. No, każdy mnie skazywał, to kurwa bez problemu. Jak ty wygrasz tego czarka, zniszczysz, dostałem i chciałem wyjść stamtąd. To tak działa. No i dosłownie wyszedł. Ale powiem tak, no próbowałem bynajmniej, tylko mnie kurwa dorwał, bo chciałem iść. Ale wiesz co, ale ty, no to w ogóle zupełnie jest inaczej faworyta, bo ja w takim układzie uważam, że teraz Joseph dużo zyskuje, jeżeli chodzi o K1. To jego zasięg i to wszystko. Wiesz, i on Joseph wiesz, on jest bardzo bitny. Niebezpieczny w pierwszej fazie walk, bo ja ogólnie, wiesz, bardzo dobrze się do tego turnieju przygotowuję i tak samo pod kątem takim, że przeglądałem wszystkich zawodników. Może nie tak jak Krycha, bo Krycha ma hopę założony katalog, folder, widziałem jego MacBooka, to jest nieprawdopodobne człowieku. Ma normalnie założone każdego folder, Tańcula, wiesz, i tam po kolei i ma wszystkie walki każdego. Ma Excela, w którym ma słabe punkty, mocne punkty, ulubione akcje. Taki folder o zawodnikach pochwalamy, a foldera Farrelly'ego i Marzonia nie pochwalam. No to no dobra, ale do tego jeszcze przejdziemy. No. Wiesz, i to aż tak bardzo nie jestem przygotowany, ale jestem i wiem mniej więcej, jakie są mocne strony każdego z tych przeciwników i wiesz, gdyby, jak mu się uda wygrać z Polakiem, to też, no jest możliwe, nie mówię, że nie jest, no to i tak wiesz, dopiero ze mną się spotka w finale, czyli w trzeciej walce on już będzie wymordowany, on nie jest na to gotowy. Bo to on jest właśnie turniej, przypomnijmy, pierwszy raz i pierwszy raz ja uważam, że w końcu tak, jak powinno być, czyli na jednej gali, nie? Tak. Bo te wszystkie te high league'owe i tak dalej, to miało być, że teraz jedna walka, druga, a to jest taki prawdziwy turniej, jak na Grondzie, czy w Tekenie, czy w Mortal Kombat, czy wszędzie. No ale tak jak na Wotorę, czy wszędzie, nie? Że tak. Startuje i się kończy jakby w sumie, no Wotory był finał następnym. Tak, ale zawsze kilka walk było, a tak, no to będzie atrakcyjne, tylko to będziecie wymęczeni dość mocno, nie? Wiesz, tu kondycja zrobi robotę. Jedna runda pięciominutowa w pierwszej walce, w drugiej walce jest jedna runda pięciominutowa. Nie jest tak źle, bo wiesz, no ja jak byłem najlepiej... Czyli to znowu 5 minut, jedna runda i koniec. Jedna runda, no i potem masz godzinę przerwy gdzieś, nie? Okay. Więc wiesz, no ja miałem taką przeprawę wtedy z dwoma Murańskimi, jedna walka, no tak. 3 rundy po 3 minuty, potem 5 rund. Później 5. Więc wiesz, to... I też do końca było. Dałem rady, więc i myślę, że teraz jestem najlepiej przygotowany kondycyjnie. Robię tyle kardio, że tyle nie robiłem nigdy. No robię też dlatego, że tą wagę robię i stwierdziłem, że wreszcie trzeba zacząć biegać, a nie tylko się głodzić, nie? Dobra, no to już trzeba o tych około. Kurwa, w ogóle tak jak patrzę, to uważam, że masz jakby nie najlepszy czas od tej walki. Ja uważam, że tak się trochę ci załamało. Nie, że ty, tylko jakoś tak kurwa opinie i tak dalej, po... Dla mnie momentem przełomowym u ciebie było, bo byłeś tak, wiesz, po tych Murańskich, górka, jak podpisałeś, ty miałeś walczyć z Włodarczykiem, tak? Diablo. Tak. I to było wszystko dobrze. I w tym momencie się zamieniło, jak on się wycofał, dali ci Ferrariego, Ferrari wywalił te screeny, coś tam się wytego i od tamtej pory cały czas i ktoś cię skubie i gdzieś tam się do ciebie dopierdala i zauważyłeś, że to był taki trochę moment przełomowy. Nie, no bo taki, tak, wiesz, ty miałeś tak walka wieczoru, o której marzyłeś, nie? Wiesz, co chodzi. I z fajnym gościem, sportowcem, mega legendą i jakby to był
było, wiesz, walka z Ferrarim, walka wieczoru z Ferrarim jest czym innym niż walka wieczoru z Diablo. No oczywiście. Wiesz, tak. Legenda sportu i dlatego jest walczy wieczoru, nie dlatego, że jest, wyzywa, tylko dlatego, że jest, wiesz, gwiazdą. W ogóle już lokalnie. Wiesz, zupełnie co innego, tam. Nawet zmierzenie się, wejście z nim do ringu. Tak jak ja mówiłem, co się śmiali ze mnie, jak ja w turnieju High League'u, ja mówię, że chciałbym tracić na Najmana, bo mimo wszystko on miał te walki kozackie, miał to. A ja mele peta, wiesz, jakiś dziadek sobie, co trenuje dwa dni, wchodzę przy pełnej, a to jeszcze miało być w Krakowie wtedy, nie? Przy pełnej hali Tauron Arena, wejść z Najmanem do walki, przez 10 lat nikt nie będzie pamiętał, co tam chodziło. Walczyłem z Najmanem przy 20 tysiącach ludzi, wiesz, o co chodzi. Dobre na ikonkę na YouTube. Walczyłem z Najmanem przy 20 tysiącach ludzi, jak dają te ikonki. Ale tak, i dlatego z Diablo, i tu wszystko się obróciło, jak się zamieniło, jak on ci walił te screeny, jak to wszystko zaczęło, od tamtej pory widzę, że gdzieś tam cały czas to się gdzieś tam dubie, nie widzisz, bo ktoś inaczej, zauważyli, że to robi zasięgi. Dramy robią zasięgi, nie ukrywam, żyjemy w Polsce jest tak, że ukryta prawda, dlaczego ja, Lombard, życie pod zastaw, takie para dokumenty przyciągają ludzi, ludzie lubią afelki, lubią zdrady, lubią jak się coś dzieje, najlepiej to w ogóle, jeżeli postać, która była mega lubiana, okazuje się, że też ma coś tam, wiesz, jakieś za uszami, a kto z nas nie ma, no wiesz, to też nie o to chodzi. I pewnie dlatego, wiesz, to tak jest, nie? No i wiesz, ludzie widzą, że ja bardzo emocjonalnie do tego wszystkiego podchodziłem, bardzo mnie to bolało, wiesz, bo to jakieś wstydliwe tematy, tam problemy z nałogami i tak dalej, gdzieś musiałem swoją prywatę o dzieciństwie opowiedzieć, o rodzinie znowu, o wszystkim, wiesz, i to jest takie słabe, a ludzie lubią tak, bo patrzą, o, ten kozak, tu miał walkę wieczoru, tu zarobił pół bańki, tu jeździ tym, tu ma kurwa Rolexa na ręce, a tu widzisz, haha, jednak ja jestem od niego lepszy, nie? Jestem lubię lepszy. Lubił przewracać pomniki, lubił, jak ty jesteś w czymkolwiek gorszy od nich, no bo jest jakaś tam zazdrość i ludzie tu... W Polsce niestety tak jest. Oni wolą, żebyś był... pokazać, że jesteś od nich gorszy. Nie, że oni są lepsi od ciebie, tylko że ty jesteś od nich gorszy. Ale w ogóle, wiesz co, i w ogóle mnie denerwuje też jedna rzecz, że często ja teraz, jak jestem w tym momencie, widzę, że jak idzie oskarżenie, czy ono jest prawdziwe, czy nie, to jest najciekawsze, to niesie się, każdy podaje i ma zasięgi, a dementi, które czasami jest uargumentowane, że tam to było niesłuszne, już nie ma zasięgów. I to jakby jest, wiesz, o co chodzi? I ono nie ma zasięgów i ty nie trafisz nigdy do takiej samej ilości. Ja ci będę na przykład, a propos Pandory, jak te filmy im poszły, wiadomo, ja teraz nagrałem mój ostatni film przed tym z dwójką psychologów i zajebiście to tłumaczyli, jak uchronić dziecko na przykład, czy coś. Wiesz, mam 14 tysięcy wyświetleń. Nigdy nie miałem tak słabego filmu. Wszyscy to mają w dupie. Kto obejrzał, ma bardzo wysokie oceny. Kto obejrzał, mówi, ty Tomek, jak zajebiście, jak wytłumaczyli, jak z tym internetem sobie radzić, jak z dzieckiem przegadać. O galach, o frikach gadaliśmy. Nikogo to nie obchodzi. I to jakby, jak nie dopuścić do Pandory, nie obchodzi nikogo, ale nowa Pandora, już każdy, o, znowu tak, cierpienie i znowu, tak, i to idzie. Tak. To jest problem. I to jest właśnie, nawet jak potem się wytłumaczysz w jakimś wywiadzie, opowiesz, jak było naprawdę, to i tak to zobaczy 1/10 osób, a reszta ci będzie pisać tak, nawet do mnie. Ty miałeś po Ferrari przecież. Ile miał Ferrari'ego film, a ile twój, bo ty z Kuligiem nagrałeś później tak, odpowiedź tak. I go punktowałeś. Nawet to, co tam ze mną był ten fragment, był wszystko. Nikt o tym kurwa nie gada. No już. Co ty? Tańcula nie odpowiedział. Wiesz, tam cały czas to gdzieś tam się obywa tym rykoszetem, jest porobiona, więc light i tak dalej. Kurde, że ja i wiesz, i to oni odnoszą, że to ja ją porobiłem, że to ja komuś coś zmieniłem. Nie, to nieprawda. Ja po prostu wtedy w tym napisałem, że kurczę, no wiesz, każdy się lubi bawić, po prostu sama, kurde, po prostu przywaliła sobie i była porobiona, a nie, że ja stwierdziłem fakt, a nie, że ja ją porobiłem i tak to wychodzi i wszyscy, że coś jestem stary, ja, wiesz, przecież znasz mnie dobrze, a zresztą ty mnie, wtedy się poznaliśmy w tym okresie, gdzie ja największy bajlando robiłem, więc wiesz jak jest, no, lubiłem przyimprezować, gdzieś tam przywalić, ale nigdy w życiu nikogo do niczego nie zmuszałem, nigdy w życiu żadnej kobiecie nikomu nic nie dosypywałem i to jest, wiesz, w tym najgorsze. I te kobiety, one, a czy, no to widzisz, dlaczego, przecież przyznałeś też tą dziewczynę. Gdzieś tam tak, jakbyś na afterze była tam z nami tak. I tak dalej. Znalazłem, widziałeś ją, czy ona tam była na siłę, czy ona coś kiedyś, przecież my się spotykaliśmy bardzo długo. Zresztą teraz sama... No to nie była też jednorazowa przygoda, nie? Sama ta sytuacja, że wiesz, no to ja im wytoczyłem sprawę i to ja jest... Ta sprawa jest w toku? Wytoczyli? Tak, sprawa jest w toku, tylko teraz sąd znowu przesłał papiery do innego sądu, bo to znowu kłócie. Ale mieli się. Ale jest, i to ja im wysłałem o zniesławienie i o pomówienie, a nie oni mi. Skoro jeżeli ja komuś coś dosypałem, kogoś... Czemu nie oni mi tą sprawę zakładają? Tak, wiesz, to są w ogóle takie przestępstwa, które mnie... Chyba nie masz, nie? Nikt tam ci tego nie zarzuca. Które są... Znaczy, jak? No przecież ten cały czas mnie pomawia Marcoń, że dosypywałem i... Czy dosypywałem dziewczynom i ten. Takie zabawne, nie? Nieświadomą dziewczyną się wymieniać, bądź panom, Areczku. Bardzo, bardzo, kurwa, fajna zabawa, nie? Kurde, wiesz, no i to jest mega słabe takie coś. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca i nie będzie mieć...
nigdy miejsca. I w ogóle też, jak on teraz jakieś znowu, że ma tam jakieś dziewczyny, w ogóle pisały do mnie dużo jakieś dziewczyn, z którymi się tam... Że on pisze do nich. Że tak, że pisze, że wypytuje. On mówi, że co, w dzień konfy pójdzie, tak? Ten to puszę w niedzielę, czyli wy zobaczycie to dokładnie tak, dzień przed konfą. Stary, nie? No i co? No i doda znowu, wiesz, co doda? Doda jakieś moje screeny, gdzie tam pisałem z kimś, czy się spotykałem, wychodzi z tego, że nie wiem, że może się i tak dalej. Kurwa, no leciałem. Miałem taki okres, że po prostu leciałem. Już o tym mówiłem nieraz, nic nowego nie wyjdzie. Dziwne jest tylko to, że te dziewczyny nigdy nie miały problemu i ciekawe, co one mu opowiadały i co screeny, skoro kurwa nie było żadnego problemu. Jeżeli ja je skrzywdziłem, to dlaczego nie poszły na drugi dzień na obdukcję, na toksykologię, nie poszły, wiesz, na policję, tylko teraz nagle jak mam walkę wieczoru w Sauron Arenie. Ale same się nie odezwały, wiesz, no bo to robi zasięgi, tak? No wiesz, powiedzieć, że tańcula mi zrobił to, a tam to taki filmik by poszedł, a to często też im zależy. No właśnie, jakoś tak, ale no to jest słabe, bo tylko jak ktoś się odezwał. Bo wie naprawdę większość, z każdą dziewczyną, z jaką gdzieś tam mam dobre stosunki, nigdy nie było czegoś tego, nie wiem, że wyrzucić do kosza, czy coś takiego, wiesz, ja nie jestem z takich gości, nawet jeżeli jakiś dramat, to normalnie zawsze było spoko, nigdy w żadnych złych emocjach z nikim się nie rozchodziłem, nie rozstawałem, więc... Abstrahując moją ocenę tej sytuacji, to na pewno jednoznaczna jest tego, że moja Kinga też została w pierdol przez te screeny, ona pamięta, jak siedziała i... Tobek, co to, bo ona nie widziała o tym filmie i nagle DM. To tego nie ukryjesz, tego nie. Ona w ogóle tego nie śledzi flików, ale ludzie, wiesz o co chodzi. I teraz, i wiem, że twoja Natalia usunęła Instagrama, teraz już ten Instagram jakoś tam wrócił i jak już jest tam wiesz z nią? Wiesz co, ogólnie my jesteśmy razem 10 lat, nie? Wiesz, były gorsze, lepsze dni, mieliśmy etap w życiu, że imprezowaliśmy bardzo, jakieś tam właśnie głupoty i tak dalej. Różne rzeczy przechodziliśmy. Ale to wszystko przepracowaliśmy, wiesz, wybaczyliśmy sobie różne rzeczy, ona mi i tak dalej. I najgorsze jest to, że to, wiesz, wraca, bo jeżeli teraz znowu przyjdą jakieś coś, co ona już wie, bo ja od wszystkiego się musiałem, wiesz, chciałem też, wyspowiadałem się, przyznałem się do wszystkiego, ona to wszystko wie, no ale teraz zaraz znowu jej będą pisać ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że ona wie, bo kto o tym wie. To jest najgorsze. No widziałaś, co ten Arek znowu robi i ona, tak. Ona już, ona to wie i co ona ma odpisać. Ja pamiętasz, jak była nasza sytuacja, że jak to wyszło, to ja wtedy, bo ja cię obudziłem, ja się na drugi dzień ważę, nie pamiętasz? Ja to wziąłem na głośny, mówię, Arek, ten coś napisał coś, a ty mówisz, dobra, jest przy mnie, nie wiem, czy ty pamiętasz, to było w nocy telefon, wziąłem na głośny i Kinga rozmawiała z twoją Natalią. I Natalia powiedziała, słuchaj, no każdy gadał na Arka, to tak walnęłam, no bo on wtedy z Tomkiem jeździł, że nie tylko jest. I teraz zobacz, i Kinga, i jakby moja Kinga miała w 10 minut załatwione, wiedziała, że jest okej. Okay. Tak. Ale co z tego, jak ona mówi, Tomek, a znowu ludzie piszą. Przecież ona nie będzie mówić, ej, ale ja wiem. A ludzie, ej, on cię zdradza. Chuj z tego, że ona wie, że nie, że zostało to wytłumaczone. Jak wie to cały świat, no to też nie jest tak, fajne dla kobiety, tak. Chociaż ona wie, jak ludzie I oni właśnie nie rozumieją, wiesz, te głupie Marconie i tak dalej, że on teraz nie uderza we mnie. Tylko znowu Natalia dostanie rykoszetem, znowu ona będzie miała pisane i tak dalej, pomimo tego, że to już jest coś, co przerobiliśmy już z dawno po tym, no i tyle. I jeszcze ty powiedziałeś, bo ważną rzecz uważam, nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą, bo powiedziałeś tam głupoty, czy to jest głupota, czy nie, to jest każdego sprawa, ale to było za jakby obopólną zgodą, jak rozumiem. To też nie było tak, że nikt tu kurwa nikogo nie zmuszał i nie cisnął, przynajmniej w tym przypadku, jak to też wynikało z tych screenów. No tak, zresztą w tych screenach wszystko... Słuchaj, i tam w ogóle, kurczę, najlepsze jest to, że przecież w tych screenach nawet jest jasno napisane. Ja mówiłem, żeby uważaj na te narkotyki, bo mnie już zmiotło z planszy, miałem z tym problem nieraz. Przecież ja tam nawet ostrzegałem tą dziewczynę, wiesz, drugą stronę. Nie, że... Bo ona w pewnym momencie to tak, że wiesz, myślisz, mi spać, a ona siedziała i dalej waliła, wiesz. I to już zaczęło mnie to martwić. Ja jej normalnie mówię, przestań, zrób sobie od tego przerwę, nie możesz tego brać, wiesz. I to w tych screenach jest, że ja się o to martwiłem wręcz. To nie, dosypywałem jej, kurwa, i to wiesz, to jest przygijane, że nawet jak ktoś normalny przeczytał te screeny, zobaczył to, co ten Ferrari... To tam też dostępny. Pewnie było wybrane, wiesz, te screeny były dokładnie tak dobrane, żeby to jest oczywiste i to jakby nawet nie jest zarzut do Ferrari'ego, tylko każdy by to zrobił. No jak bierzesz jakąś narrację, to wywalisz te rzeczy, które najgorsze, cię interesują, a nie to się oczywiście, że się robi i zawsze tak wiesz, jest. Ja nigdy do samego końca, nigdy źle nie mówiłem na tamtą Natalię, nigdy nic złego nie powiedziałem. I wiesz. Bo a teraz ja jesteście już pogodzeni, wy nie gadaliście. Jesteście na drodze sądowej i jakby prywatnie nie gadaliście. Nie dogadaliście się. Nie widziałem, że tam znowu coś zaczepia, że ten chłopak coś zaczepiał znowu. W jakiś komentarz napisał, widzieliście, mówiłem, że nie jest taki święty, to nie pierwszy raz, ale to tak naprawdę Marconiowi chodziło o tą sytuację też, więc odkopał po prostu to samo. Okej. Okay. No dobra, nie, myślałem, że jakoś tam się dogadaliście, jak jesteś na sprawie sądowej. A powiedz jeszcze, no, bo teraz znowu ten pokój 222. Pokój 222. Kącik wzajemnej zwyrolni. To, co tam się ja nawet wiem, jakie mieszanki tam biorą. Dosłownie wiem, jakie mieszanki popierdolone tam biorą rzeczy.
Ale to jest w ogóle... Znaczy ja jeszcze, to najciekawsze, to ja tu się mogę, chociaż nie byłem tam, wypowiedzieć, że z moich informacji, których ja teraz się nie bronię, zaraz będzie, a zaprosiłeś Arka, to bronisz. Ja po prostu od razu jakby wiedziałem, że to nie do końca pewnie tak jest, już nie oceniam ciebie, czy Dubiela, czy żeby miał to miejsce, tylko ja pamiętam, bo ja z Paramaxilem wtedy jakoś później nagrywałem, a on, dobra, przepraszam cię, Kubuś, ale... Też był w 2-2-2 i widny nawet nie spał i pojechał na Cage'a później, bo on później mówił, chłopie, myślałem, że ten Cage czy jakiś na programie. On po prostu z tego pojechał do Warszawy na program. Box Delta chyba go prowadził w ogóle, tak, na ten program. I mówi, matko boska, myślałem, że umrę. I mi tam mniej więcej opowiadał, co się działo w 2-2-2, więc uważam, że jak facet facetowi, ha, 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 wiesz, co tam się działo, to jakby się działa taka sytuacja, ja nie mówię, że ona była czy nie, to by się pierwsze opowiedziało. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Jakby była taka, że ktoś by się gdzieś z kimś i w ogóle tam jakieś dziewczyny by były obecne, to ja uważam, a Kuba ani o tym nie wspomniał, tylko mówił, no, że tam były tłumy, no my się śmieliśmy, że tam był pokój dość mocno przechodni. Śmialiśmy nie się, będę oczywiście ksyn wymieniał. Śmialiśmy się, wiesz, z Marcinem, że to my moglibyśmy wymienić, bo Paramaxilem jedynie tam wymieniać, bo nie wiem, kim inny. Bo tak Paramaxil do Marcina, tak... tak nie, ale on mi właśnie opowiadał, jeszcze mówił mi, ja już teraz nie będę mówił ksyw, tylko mówił, że sam był zdziwiony, że jakby... Każdy i oficjalnie, o już ucinając, bo nie będę mówił, czy tam ktoś był, czy nie był, tylko to jak on mówi, kurde, wiesz, tam każdy tak jakby była komitywa, ale... każdy wchodził, wychodził, robił, co robił, szedł se dalej, więc podejrzewam, że pierwsze, co by mi opowiedział, to była taka sytuacja, więc jak ja tu usłyszałem, wiesz, mówię, aha, historię pokoju znam, a to kurde, pokój Boxdela. Ja byłem 20 minut w pokoju 2-2-2. 20 minut? To... 20 minut? To się mogę przyznać. To stan chyba niezły był, nie? Po 20 minutach. Lotny pokój, bo tyle mogę powiedzieć. Kurczę, on twierdzi, że to nie był jego pokój. Bo ja, ale... no, ja też słyszałem nie od niego, to żeby też nie było, my tam nie było na miejscu. Mi się też wydawało, że to z niego. Ktoś mi powiedział, że to z jego, bo tam był on. Czy też o niczym nie świadczy jego, bo czasami ktoś siedzi, gospodarz siedzi i nie robi nic, a akurat mu zwalał na głowę, też było jasne, nie? Ale właśnie ktoś mi mówił, że to. Wiesz, tam nie działo się nic strasznego, znaczy strasznego, wiesz, wszyscy byliśmy dorośli. Tylko przypomnijmy, że bo to nie było ani tu, ani w Warszawie, nie przed galą, tylko to było gdzieś tam Białystok na lotnisku, co nagrywaliście ten teledysk taki, coś tam Budda, samochody. I piosenkę, co? Nie, ten trailer taki, co ty byłeś szalonym reporterem. Tak? Tak, no to było, tak, dokładnie. Tak, to byłeś w płaszczu, tak. Ten był w tym, to było wtedy. Tak, ja wtedy z wiewiórem się biłem. No i co? A panowie, którzy teraz wszystko zarzucają, nie byli w 2-2-2? Nie, Martynia w ogóle tam nie wpuścili i to w sumie tak naprawdę w Boxdel pierwszym. Nie, jego nie znam, nie do końca można chyba ufać i wszyscy tak stwierdziliśmy. Bo tam już był walczył, tak? Tak, to już chyba była jego druga walka w tym życiu. No i ten, nie? No i tam Paramaxil z nim się bardzo dobrze kolegował i to te screeny, które dodał Marcin z tym pokojem, to są... Kubą właśnie, z Paramaxilem. I dlatego, chłopaki nie chcą jednak, żebyś szedł, tam było coś takiego, żebyś przyszedł, to była rozmowa Paramaxila właśnie z tym, z Marconiem. No i Marcoń obrażony stał tam z pół godziny, powiedziałem kiedyś, że dwie, no nie dwie, no ale z pół godziny stał pod tymi drzwiami i prosił, żeby go wpuścić, ale go nikt nie chciał wpuścić. Ale i to też nie ja miałem w to wyjebane i naprawdę mi nie zależało. Ja jestem takim gościem, że jak ja jest, kurde, wiadomo, nie pokazuję czegoś w social mediach, czego nie chcę, bo ja chcę dawać jakiś przykład ludziom, więc jeżeli lecisz łukiem, to tego nie pokazuję w social mediach, ale jeżeli lecę łukiem, to ja tego nie ukrywam. Ja jestem normalny. Ktoś może, nieraz ktoś, kto był na dyskotece czy na koncercie, grałem z typisem, był, mógł ze mną napić się bani, mógł przywalić czy coś, bo ja jestem jak przynajmniej, albo jestem czarny, albo jestem biały, tak? Jak lecę, to lecę i to wszyscy o tym wiedzą i to nie jest, że ja się... Ale z widzami też byś takie rzeczy robił, bo ty powiedziałeś też rzecz taką chyba właśnie na losowaniu, że jakby, a propos Kasiusza, którego zaraz też przejdziemy, że no Casio pijany robił te streamy i tak dalej, a ty to, że se walisz to jakby tu, ale dajesz dobry przykład. No a teraz mówisz na przykład na koncercie, jak smyś walisz, ale, no to... Ale nie, słuchaj, na koncercie jak ktoś przychodzi, ja to, kurde, nie mówię, że to nie z obcymi ludźmi się też nie wali, a nie o to chodzi. No nie, no że, tak to zrozumiałem, że wiesz, ludzie podchodzą... Chodzi, no nie, ale to chodzi o to, że nie, że... Jak ktoś przychodzi do ciebie i z tobą chce się napić banie i powie, bo to normalnie sobie z nim pijesz, gadasz i tak dalej, nie? Bardziej mi chodzi o to, że nie dajesz, nie niesiesz takiego przykładu, że jesteś melanżowiczem, alkoholikiem gdzieś tam w internet. Ja jeszcze jak miałem, wiesz, problem, to wiesz, jak u mnie to wyglądało, że się zamykałem w pokoju i siedziałem sobie, kurwa, sam w pokoju zamknięty. I najmniej chciałem jakichkolwiek ludzi, żeby ktoś to widział i obserwował, co ja robię. I to w sumie najśmieszniejsze było, że to było po mojej największej tam sukcesie. Jak wtedy te dwie walki wygrałem jedną po drugiej, to ja wtedy miałem największe załamanie, największą deprechę i największy zjazd taki. I siedziałem w domu, kurwa, zamknięty, stary i w czterech ścianach. Ale w życiu, na mnie nawet ktoś dzwonił, to ja nie odbierałem telefonu, żeby porobiony nie odbierać, żeby nie ten. A wiesz, a taki Kasiusz robił, kurwa, dostawał donaty za to, że się...
I ludzie się cieszyli, dzieciaki mówią sobie, kurwa, jeżeli on se tak pije i sobie robi takie live'y, to może ja też tak będę robić. Po co ja mam być pracowity? Po co ja mam iść na studia? Po co ja mam skończyć AGH? Po co ja mam coś tam, jak ja mogę być jak Kasuś sobie najebany robić? Ja, różnimy się tym, że ja się w pewnym momencie tego wstydziłem i w życiu bym tego nie pokazał. Ja chcę dawać przykład w social mediach, bo tego są social media. A oni, widzisz, wyciągnęli jakąś moją prywatę, no każdy ma jakieś... kurwa, to się nazywa cień, tak? Demony. Każdy ma jakieś demony. Oni to wyciągnęli, spoko, no to wyciągnęli, to ja jestem normalnym gościem. Powiedziałem, jak jest, tak, miałem z tym problem, działy się takie rzeczy, rzeczywiście mam takie coś na sumieniu. Widzicie, jak widzicie, bycie influencerem, kurwa, gwiazdą, celebrytą, nie jest takie kolorowe, wszyscy mamy te same problemy. Zwłaszcza, że wiesz, ja od dziecka w tym w domu miałem problem z tym, wiesz, DDA, ja już w gimnazjum zostałem wyjebany za picie alkoholu i tak dalej. To nie jest tak, że ja jestem znikąd, że to się wzięło nagle, że nikt o tym nie wiedział. Ktoś, kto mnie znał, to wiedział dobrze, że ja się z tym mierzę. To wiedzieli ludzie, którzy mnie znali od gimnazjum, przez technikum, przez studia, że miałem takie jakieś epizody. To nie było, wiesz, bo teraz to robią ze mnie ćpuna, już takie, że ćpun cały czas ćpasz, nie? To były takie okresy, przejścia. Ja w ogóle pierwszy raz przywaliłem jakieś narkotyki, jak miałem 27 lat. Wiesz, sterydy tak samo, a to i Marcin mi będzie tu wypominał człowieku, jak on miał 20, 19 czy tam, nie wiem, 18 jak pierwszy raz przywalił, więc nie zgodzę się z tym, że jestem kurwa jakimś turbo, nie wiadomo jakim ćpunem, no, jak no tak wzywają, po prostu, nie? Ja mówię, to dlatego też wziąłem ten okres, bo tamtej pory to do ciebie przydnęło i tak dość mocno cały czas gdzieś tam, wiesz, dookoła ciebie jest i teraz zbliża się kolejna konferencja i co ciekawe to gość, który w sumie z tobą nie walczy, więc jakby no nie powinien się w to, przygotowuję jakiś tam filmik po raz kolejny, ale powiedz mi z Ferrarim, bo jak ona jest tego Cage'a, to by było po prostu dramat, między wami była taka kosa i takie skrzyło. To jest od tamtej pory właśnie od tych screenów, co się wtedy zaczęło i tak to trwa. Skąd to w tym momencie? Bo wy kiedyś nie mieliście nic do siebie. To się zaczęło wtedy i dołączył do ekipy Marcon i dlatego, że tam jest Jacek, bo ich w sumie jest trzech, tak? Oni występują jak Święta Trójca w trzech mi osobach. Mi się wydaje, tak? Że to jest tak, że to tylko wszystko jest... To jest syna, który Duch Święty, bo ojciec wiadomo. Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że oni zrobili teraz taką tą ligę tych nic po nic, czyli ligę złoczyńców i po prostu się zwąchali wszyscy i chcą mi dojebać. No nie ukrywajmy, ja jestem wrogiem numer jeden Jacka Murańskiego cały czas pewnie, chociaż ostatnio się nawet o mnie miło wypowiada w wywiadach, o dziwo. Ja w sumie przecież też już wiesz, po tych wygranych, dwa razy z nim wygrałem, to już też odpuściłem, też normalnie, przecież chciałem mu podać rękę wtedy, nie? To, że on nie chciał, no to już trudno, cieszę się, że chociaż Mateusz mi podał i jakoś to wyszło fajnie. No, co mam ci powiedzieć, kurwa? Jak dla mnie, to oni nie mają nic innego do zaoferowania niż awantury, kłótnie i robienie afer, a niestety to federacje chcą i to jest dalej nisza dla federacji. Jak widzisz, Marcin zaczął robić takie grube dymy, że w każdej federacji jest zatrudniony. No to czyli on jest taki naczelny, wszędzie, wszędzie zawsze się dodzwoni. Właśnie, na każdego kejdża, nikt się nie dodzwoni, nikt inny się nie dodzwonił, tylko on się dodzwonił, zawsze się dodzwoni. Na każdego kejdża wszędzie. A tutaj Ferrari powiedział, że będzie dzisiaj telefon od niego, więc... To co, wiedział, że on się dodzwoni, wiedział, że go puszczą na linię, nie? No nie, no słuchajcie, no to jest wszystko poustawiane. Jeżeli on wiedział wcześniej, że zadzwoni do ciebie twój kolega, no to było chyba zaplanowane, nie? Wiedzą, że po prostu ludzi kręcą takie dymy, takie moralne, jak jeszcze można gościa, który jest postrzegany za dobrego, sponiewierać i go zgnębić i ludzie na to patrzą, to fajnie, czemu nie, no? No właśnie ty miałeś obraz takiego, bo tak jak mówiliśmy, taki, że mama by chciała, żeby z jej córką był, no i chyba trochę to się zmieniło, nie, właśnie przez ostatnie czasy, bo ty bardzo długo w tych frigach miałeś takiego właśnie good boya, takiego, wiesz, dobrego chłopaczka, ale po studiach, wiesz, jak to tam jest rzadko, no tak byłeś, jak prowadziliśmy program, to generalnie tak było, nie, że ty, no, ogólnie, mimo konfliktu słuchaj, z Morańskimi, to byłeś ty dobry. Ale wiesz, czy nie jest tak, a czy ja jestem, ale patrz, ale czy pomimo nawet, że tam gdzieś leciałem, że coś tam imprezowałem, przecież to wszystko, co oni mówią, że gdzieś komuś się dopisałem, czy to są pomówienia, to nie jest prawda. Tak, ja ale nie mówię uważam się za złego obrazie, że on trochę człowieka. Rysa jest na nim, że byłeś tak odbierany strasznie, a teraz duża narracja jest na ciebie właśnie tego, wiesz, w związku z talerzy, kto tam, to wiesz. No ale zobacz, popatrz historię, jakby na przykład, nie wiem, nawet Arnold Schwarzenegger miał tą historię tam, gdzie tam zdradził gdzieś tą swoją żonę i teraz potem się okazało, że ma dziecko i tak dalej. Czy Conor McGregor, który też jest moim idolem, też go gdzieś tam posądzili, że teraz gdzieś na meczu koszykówki jakąś dziewczynę, też jej dał narkotyki i ją, widzisz, to są po prostu chyba takie schematy, które się po prostu zdarzają. A, bo mówiłeś też
Bo źle tu użyłeś też. A, no, że wiesz, o to samo go pomawiają. O to samo go pomawiają. Tak niezręcznie wyszło. No tak, tak, tylko że wiesz, ja mówię, ja nie mówię o tym, czy ty jesteś winny, czy coś, tylko mówię, ten obraz przez to tak się trochę zmienił, bo byłeś taki właśnie tam w tych frikach, uznawany, wiesz, ty, i nawet jak się tam z nimi bluzgałeś w najlepszym czasie takim z Murańskimi, to robiłeś to bardziej z klasą, ty byłeś ten właśnie wykształcony, ty byłeś ten wśród innych, ja nie mówię teraz o Murańskich, tylko wziąć pod uwagę, wiesz, ci, co siedzieli ze sobą konferencyjnymi, to ty mogłeś jednak się coś tam pochwalić i teraz przez to gadanie mieli się głównie talerzyk. W ogóle, o, IKEA chce, żeby zreklamować swoje talerze u ciebie. Ale no właśnie, bo patrz, jak to jest, jakie to jest łatwe w ogóle, nie? Bo co można mu innego zarzucić? Przecież nie powiedzmy, że jest wykształconym, inteligentnym gościem, który prowadzi chyba teraz 4 czy 5 spółek, który ogarnia wszystko, który gra w serialu, który spełnia marzenia, który ma świetną sylwetkę. Przecież tego się nie powie. Nie mają się do czego przyczyć. Jedynie co, że miałem, ale to pomyśl, to tak jakbyś się przyczepiał, przecież kurwa, to jest choroba. Alkoholizm, czy jak właśnie narkomanizm. No nie, no, narkomaństwo, no. Narkomaństwo. To jest choroba. Tak jakbyś komuś wypominał, że nie wiem, że ma astmę, tak? Czy że ma, że ma raka. No kurwa, ludzie, opanujmy się. Wiecie, walczyłem... O, Łukasz z Antyfaktów. Walczyłem... Dobra, mogę odebrać? Tak, tak, to zrobimy cięcie, no. Zaśpiewasz tej Lisowskiej kawałek? Ale która piosenka? Złap mnie za rękę. A! Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie. Przynieś mi tęcza, ja znowu z tobą latać chcę. Dobra, wracamy. No, wiesz co, no teraz mówiliśmy o tym, wiesz, że no do czego się przyczepił, ale właśnie w tym kontekście, bo mnie to bardzo ciekawi, nawet słyszałem twoją rozmowę, ale to wiesz, prywatnie nie będziemy tu mówić. A propos reakcji Federacji właśnie, mnie to bardzo ciekawi. Jak ty się do tego odnosisz? No bo biorąc pod uwagę to, jak powiedział kto, Polak do wiewióra, tak? Polak do wiewióra. Nie było mi w tym miejscu, ale doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali na afterze dosypałeś coś komuś do drinka, pewnej kobiecie. I od razu kara i bardzo słusznie w mojej opinii. Uważam, że Polak też teraz uważa, że źle zrobił i tak dalej. A tutaj jest właśnie pomijanie, są to bardzo podobne zresztą zarzuty. Dokładnie. Że dziewczynie dosypał, tam było, czy dosypał dziewczynie. A tu mówią wprost, że dosypałeś, że mają, że to. Nie przedstawiają żadnych dowodów, póki co. Zobaczymy, jak to będzie. Ale do tej pory jest, wiesz, jakby nie ma, że na siłę. Nawet w tamtych screenach nigdy nie było, że na siłę. Jest to powielane i czego Federacja nie reaguje i czy, właśnie, czy jak ty się z tym czujesz? Ja tego właśnie kompletnie nie rozumiem i średnio się z tym właśnie dobrze czuję, ale jak rozmawiałem na przykład czy z Krzyśkiem, czy z Rafałem, mówię, ale przecież nikt nie wierzy Marceniowi, a kto go słucha, bo on nie ma ten... Właśnie, kurde, to nie jest tak do końca, wiesz. Kłamstwo powtórzone oceniać. Wiele razy. No nie, im to powinno się oceniać. Potem powtórzył to też Kasiusz. Wolę być alkoholikiem niż ćpunem. Ale ja nie... Co namawia, kurwa, dupy, żeby je... No, na też na Cage'u, wiesz, i to już jest dwa razy pomówienie, dwa razy to samo kłamstwo powtórzone, więc jak dla mnie to nie powinno być, że co, że on jest upośledzony, czy on jest jakiś, nie wiem, specjalnej troski Marcoń i on już może pomawiać, a Polak nie mógł pomawiać. Jak dla mnie, ja jestem mega tym, no nie, no jestem tym zawiedziony, jestem zawiedziony reakcją Federacji. Tak, to jest dziwne, to jest takie podwójne standardy w mojej opinii, bo to wiesz, mówienie, ale to nie może ani Rafał tam Pasternak, ani Krzysiek Rozpara, ani tam Wojtek ani ktoś oceniać, że nie, jemu nikt nie wierzy, no bo to gdzie jest ta granica, że to oni głosują, że temu wierzymy we czterech. Czyli co, on Federacja może ucina, wszędzie, może powiedzieć wszystko, bo przecież jemu nikt nie powie. To znowu ktoś przyjdzie, a jemu trochę wierzą, to może trochę pomówić, no albo można pomagać, albo nie. I to mnie dziwi, że oni tego nie ucinają, tylko wiesz, no to robi zasięgi, Marcoń robi zasięgi, Marcoń się klika, więc pewnie dlatego mu na to pozwalają, nie? A wracając do Casio, to znowu z Casio. Bo ja ostatnio też tego gdzieś mi wyskoczyło, zobaczyłem ten telefon twój do tego. Wy macie od nowa, o co to poszło? Bo tam była potężna spina. Ja, stary, w ogóle to ja jestem ostatnio, mi się wydaje, że wszyscy jakoś... No właśnie, ja dlatego mówię o tym gorszym czasie, tak. Ja nie mówię o tym gorszym czasie. Wszyscy... Ja nie uważam tego za gorszy czas, bo... kurde, patrz, jest jedna gala i tak naprawdę większość ludzi, którzy się nie biją ze mnie, mają ze mną konflikt. I... O co chodzi Kasprzyszowi? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Tam... Poczekaj, bo odgrzebał wtedy... że właśnie ty go przeprosiłeś, czy mu coś pisałeś. Ja to właśnie nie, dokładnie, bo ja widziałem jakby szota samej rozmowy, samego tak twojego telefonu. Ja sprawdzałem te SMS-y i ja go wcale nie przepraszałem, bo on mówi, że on nie ma, a ja właśnie on jeszcze powiedział najciekawiej, że ja też, że i Szalony Reporter, przepraszam, no ja Kasiusza akurat nigdy. Tylko a propos Kasiusza, to właśnie chciałem z tobą przegadać jedną rzecz, że ja uważam, że on teraz jest... Wiesz co, bo on miał wtedy, że my go wyrzuciliśmy z... Miał wtedy wąty, że my go wyrzuciliśmy z Casino Star wtedy, nie? Że niby, że to my poszliśmy na skargę. On miał taki problem. No nie, nie było takiej rzeczy.
Nie było takiej sytuacji absolutnie, że myśmy poszli, to ci włodarze podjęli taką decyzję i to nikt tak jakby i nie doradził. I ono się kurde obraził. No ale a propos właśnie Kasiusza, zaraz przyjdziemy właśnie do waszych relacji, to ja uważam, że ja też jakoś on za mną nie przepada, chyba nawet mnie nie lubi, można powiedzieć, ale jemu jedno można przyznać, że ja sobie myślałem tak o jego postaci, że on teraz, jak zaś ci powiem, zobacz jak on jest wygrany, patrz. I co ja był, jak on był fejmy? Był fejmy gwiazdą numer jeden, nie? Tak. Był, naprawdę wtedy król, był pas króla, król no. I to mu trzeba oddać. Jak przeszedł do Prime'u, to wszyscy mówili, że zjebał, znaczy no, wiesz, na początku było fajnie, bo jest włodarzem, ale pierwsza, druga gala, że ten Prime jest trochę gorszy, że tam miał lepiej, że tu wiesz, że pewnie nawet i finansowo, bo tu duże pieniądze i teraz zobacz, co się stało. On się kłócił z tym fejmem, kłócił i teraz wraca do fejmu i teraz zobacz, jak on jest win-win, bo on jest dalej włodarzem Prime'u i znowu gwiazdą fejmu. Wiesz, jakby spojrzeć od tej strony, no, tak. Wiesz, ja to analizowałem i teraz tak jakby, wiesz, ja nie wiem, czy to był plan, nie plan, nieważne, ale tak się to ułożyło, że jest win-win, bo mówili, że tu stracił, tu poszedł, no tam jest włodarzem, a tu trochę to. On teraz jest włodarzem Prime'u, dalej jest jakby prowadzi tam, dalej tam może walczyć i wszystko i ma walkę wieczoru, dalej bardzo zasięgową. Dalej platformę fejmu, żeby promować siebie i swoją federację, no. Wiesz. Ja to tak popatrzyłem, że to jest genialny win-win. Wydaje mi się też, że po prostu gdzieś ta koniunktura tych freak fightów już zaczyna, oni zaczęli wszyscy dojrzewać. Tak samo KSW też już, wszyscy zaczęli się dogadywać powoli. Mm-hmm. Wiesz, jednak stwierdzili, że tu nie ma co się bić, że jednak te wojny nie są za dobre, lepiej się pogodzić, lepiej się wymieniać tymi zawodnikami, lepiej robić ten młyn. I ja jestem jako zawodnik freak fightów jak najbardziej też tak. Za tym. W ogóle fajnie by było zrobić może turniej między federacjami. To by było, wiesz, najlepszych każda, Prime'u, nie? Najlepszych. Każda wystawia, nawet nie najlepszy, to każda wystawia. Kogo uważa za najlepszego? Kategorie wagowe, wystawiają cię po dwóch. Powiedzmy, i marzył sześciu, czy tam. Ale trzech, to trzeba właśnie, bo trzeba by zrobić tak, że wiesz, no, żeby się podzielili jakoś tymi wpływami z pay-per-view, nie? Że część na tej gali, część no, na tej, część to tam. Tak, trzeba to tak, by to jakoś to pomyśleć, jakoś, żeby ale to było fajne, o takiej między unifikacja pasu, jak jest w boksie, nie? Między planetę. No tak, tak. Unifikacja pasu. Ale teraz się szykuję jeszcze. Tylko do Kasia jeszcze wrócę, jedno zdanie powiem, że mi się akurat to nie podobało, co z tym telefonem, bo faktycznie, jak on się przyznawał też do tego, że miał problem z alkoholem, to wyżywać ciebie od czpunów, to jest głupie, bo generalnie wiesz, no, to też nie porównałem tego tak. Ty z jakimś tam rakiem, bo choroba ci sama przychodzi, tu jednak do pierwszej, no nie, ty się zdecydowałeś pierwszy raz, później to jest problem, ale pierwszy raz zrobiłeś to dla przyjemności, zrobiłeś głupotę i leżysz i siedzisz i nie róbcie tego w domu, ale on wiesz, jak miał z tym problem, nie powinien tego argumentu używać, uważam, że za ostro ruszył, ale jak ja patrzę, jak on właśnie wyszedł za Prime w stronę fejmu, to mnie się jego disowanie podoba, bo on generalnie ten grubas, ten głupek, ten grubas i dawaj, Wardęgę, on wszystkich, wiesz, z górnej półki i tam nie ma przeproś, wszystkich jedzie i tylko, że tutaj no właśnie z tobą to uważam, że za bardzo zahaczył właśnie te tematy, które wiesz, czasami zwłaszcza, trzeba... Że ja chciałem jak jesteś narkomanem, to powinien zapytać byku, pomóc ci? To jest dobra reakcja, jeżeli ktoś jest narkomanem czy alkoholikiem, mówi byku, jak ci mogę pomóc, a nie... Nie albo, gadam z tobą. Albo posypać ci, albo coś tam, nie wiesz, w drugą stronę. No tak. To jest właśnie, kurczę, no i to są też jego odbiorcy, którzy potem gdzieś tam w tych social mediach się odbijają w tych komentarzach i tak dalej, nie? Bo moi odbiorcy, moi ludzie, to są ludzie w naszym wieku, którzy już coś trochę przeżyli, nie? Jak masz to jednak 35 lat, mam już 35 lat. 47, kurwa, jego macie. No to właśnie, to już trochę w życiu przeżyłeś, już miałeś trochę tych i jakieś tam depresje, i jest sporo po ślubie, po rozwodzie, utopiłem parę biznesów, przejebałem dużo pieniędzy, miałem, wiesz, okazję. Jak taki chłopaczek, który ma 17 lat czy 18, może mnie wyzywać od śpunów? Jak ja miałem pierwszy raz 27, jak kiedykolwiek powołałem. To w jego wieku też jeszcze jakby... Też mogłem tak nazwać, bo tak nie wiedziałem w ogóle, kogoś. Jest. I ja bym chciał, żeby ci ludzie, ci, którzy mi napiszą, za 10 lat wrócili... I jak przeżyją te 10 lat, zobaczą jak to jest, jakie życie nie jest kolorowe, jak jest przejebane, jak bywa, naprawdę potrafi dać dupę i wtedy niech przyjdą i powiedzą mi to jeszcze raz. Tak bym chciał, bo tak na razie to wiesz, fajnie jak nigdy nie brałeś, nigdy nie miałeś z tym problemów, bo jeszcze nie miałeś, bo jesteś za młody i zajebiście, ciesz się, że jesteś w patologii i masz 16-18 lat i nie spróbowałeś. Zajebiście, no ja też byłem kiedyś normalny. Im dłużej, tym lepiej, ja najlepiej w ogóle. No ale to ja widziałem, to dzisiaj dodałeś zdjęcie na Instagrama, fajnie, że też nabierasz dystansu do pewnych rzeczy. Nie, no ileż można, stary, już tych talerzyków w ogóle, wiesz, sobie. Co, masz jakieś Nie, ja ci powiem tak, mam oczywiście. To jest to wszystko dla ciebie. Środowisko miejskie to od sponsorów. Ale jestem ze wsi. To. Dobra, reszta jest od Loko, ale zobacz, co ja dla ciebie przygotowałem. O ja. Ja się ucieszyłem, że nie wkurwa, zaczynasz mieć dystans. Talerzyk z twoją podobizną. Ale 2-2-2 pod okiem, no to już jest. To już jest petarda. To wiesz. Tu jest, tam chyba na jednym jest matryca, dla niej jest wybieg dla węgorzy, dla tym jest publik prowokator. Na stole leży talerzyk. Słuchajcie, no to wiecie, jak u mnie będzie impreza, to oczywiście z tych talerzy będzie, wiesz co. Tak mówię, kurwa, to jest w ogóle dla ciebie, jeszcze masz tam loko, odżywki, wszystko, ale tak mówię, żebyś ty normalnie tego poczuł się nie wkurwił, ale jak zobaczyłem dzisiaj posta, mówię, dobra, bo to też najlepiej czasami obśmiać, a nie się, wiesz,
Ale nie powiedz, ładnej w stary, zrobimy sobie teraz ładne zdjęcie i dodamy w ogóle, jeszcze dodamy tak z fakami. Tego się nikt nie spodziewał. Pięknie, pięknie. Także masz, no właśnie. To mi się podoba, to jest bardzo zajebisty talerzyk. To jest zajebisty talerzyk, mój drogi. No bo właśnie ty z parę dni temu rozmawialiśmy i wyszedłeś z propozycją i to teraz, drodzy widzowie, też jest trochę test dla was. Powinienem w ogóle robić, może powinienem w ogóle zrobić talerze swoje. Właśnie. Talerzyk, kurwa, produkuje talerze. Sentino to jest tatuażyk, a ja talerzyk. Czarne, żeby było dobrze widać, specjalne, takie czarne, chropowate, żeby... niechropowate, wiesz. Do tego na przykład cały tak zwany kit, czyli zestaw, karta na przykład i słomka. Masz już producenta tego? Wiesz, jak to się w ogóle, kurwa, nazywa? To jest prezent na dzień taty. Przysięgam ci. To jest prezent na dzień taty. Tak, tato. Ojciec ze mnie będzie dobry. wiesz co, no bo właśnie też zahaczyłeś ten temat parę dni temu do mnie, tam wysunąłeś propozycję, że żeby może wrócić do formatu Szalone Tańcule. I nie ukrywamy też, że trochę to jest test. Zobaczymy, jak wy to odbierzecie i piszcie, co wy o tym myślicie, czy słuchaj, nie wróci tego formatu. Ja nie ukrywam, że nie spotkałem drugiej takiej osoby, z którą tak łatwo mi się zawsze rozmawiało, z którą nie trzeba się było przygotowywać w ogóle. My siadaliśmy, kurwa, i po prostu gadaliśmy. I to było fajne. Ciężko jest o takie osoby, bo nie, no, na początku też się trochę przedarłeś. Na początku też. Ale właśnie i na początku ciężko jest z tych, bo z różnymi ludźmi też próbowałem i ciężko jest. Ciężko. Tak. Każdy chce się przebić, każdy gdzieś to swoje ego gdzieś próbuje dać naprzód, a ja już jestem trochę, wiesz, wiem, jak to, kurwa, jakbym to chciał prowadzić, jakby to chciał zrobić, no nie da się. No nie ma lepszego od ciebie, kurwa. Nie da się, tylko ja bym, wiesz, to od razu mówię, że ten format by został, być tam rozmowy z gośćmi. On by się na pewno musiał zmienić, bo na przykład musiałbym na pewno odpadły podsumowania, nie? Bo skoro byśmy robili tam cotygodniowe obgadanki, to czy konfę, czy gale zawsze byśmy i tak omawiali, więc ja bym jakby zrezygnował na pewno z podsumowań, tylko dalej rozmowy z gośćmi jako wywiady, znaczy, nie? Stary, ja uważam, że Szalony Podcast, jak masz gości, to, kurde, ja nie chcę tu żurnaliści ujmować, ale dużo lepiej mi się słucha ciebie. Nie wiem, może dlatego, że się lubię, że znam, no ale z nim coś się... Dawida ale też lubię. Według mnie jest dość... No jesteś ciekawą, prosty, stary, kurwa. Ja nie ukrywam, że nieraz tak myślałem nad świętek sobie, bo siedziałem sam w Tajlandii, bez rodziny i myślałem sobie, to ja tak sobie, kurwa, trochę sobie to przypisuję trochę ten, że ja cię znalazłem. Że pamiętam, jak się na tych urodzinach u Sylwii spotkałem i... Co za zjeb, jaki chłop, ale wiesz, i miałeś coś takiego w sobie, no, co mnie tak ruszyło. Ty wyszedłeś, to jest, ja to przyznaję od że ma chłop coś w sobie takiego, kurwa, nagrajmy, zróbmy to, nie? Ja przyznam. Tak. Dawaj, zrobimy komentarze, będziemy komentować. Tylko to z zasady to oczywiście się zmieniło, bo to było płynne, że mieliśmy politykę trochę wszystkiego. Stało się friki, może źle, może dobrze, jeden, to jest najbardziej nośne na pewno. Ja później trochę mnie boli, jak mówiłeś mój kanał, bo znowu ty wpadłeś na pomysł, ale jakby zakładanie, grafikę, wszystko. No nie, mi spadło na łeb, więc uważam, że to jest pół na pół, ale pomysł. Umawianie młodego adepta, wszystko, pilnowanie. Wiesz, ja jestem fajny w wymyślaniu, ale ty jesteś gościem, który to wszystko. Wiesz, trzymał w ryzach i spinał, no. I wydzwaniał, za ile będziesz, kurwa, jak poszedł 16 razy, za ile będziesz, bo czekamy już, czekamy, lody, cała zamrażarka lodu, to było to, dla mnie najchętniej tak. Przemawiało i tęsknię za tymi lodami też trochę. Zjesz. Ale czekaj, coś jeszcze chciałem powiedzieć, kurwa. No a prawo tego formatu, że jakby no powiedziałeś, i patrz, czy i patrz, nie wrócimy. I potem, no... nagle potem już, wiesz, też zaczęli robić, nie wiem jak się nazywa ten podcast, Gimpera. No tak, Zgrzyt, później Dwa Bieguny. Ja dlatego też, wiesz co, nie wiem, czy by to, dlatego się do ludzi zwracamy, żebyście, czy są takie oczekiwania, bo to był na tamten czas, to była bomba, tylko czy na ten będzie, jak już takie są, bo generalnie ty czy my wymyśliłeś ten format. Zgrzyt był później, Dwa Bieguny tak, były później tak. I dużo innych planów, które mieli robić, były później. Przedtem nikt nie zrobił takiego komentarza podcastu we dwóch. Stary, jest taki jeden chłopak, co pisze do mnie co dwa dni, że tak, za tym tęskni, że słucha wszystkich starych tych. To już taka, właśnie to jest ikona i może kolejnie. Dobra, zobaczymy, co ludzie powiedzą i co dajcie w ogóle. Znać, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tak. Jesteśmy jak to gotowi na powrót. Talerzyki mamy. Wiesz co, chciałem tak o tobie, bo ja jak widzę ten twój trochę gorszy czas i te wszystkie ataki, to, że kurwa siedzisz w tym studiu, się napierdzisz. No patrz, bo ty mówisz gorszy czas. Ja tak to widzę. To by chodzi o social media, Instagramy. Że, mi chodzi, wiesz o co? Jak ty tam siedzisz w tym studiu i kurwa, Marcoń dzwoni, cię jebie, tu cię Ferrari, tak kurwa, mówisz, dajcie mi Casio, o to mi chodzi, bo wtedy przed Murańskimi to było tak, że każdy, Areczku za tobą, pamiętasz to? Telefon każdy, Areczku za tobą, najeb Murańskich, Areczku za tobą, wszyscy jeb Murańskich, a teraz to trochę, jak ja widzę gorszy czas, to chciałem zadać pytanie, czy kurwa, dalej warto? Znaczy, wiem, że warto, tylko jak się z tym teraz czujesz, czy to finansowo aż tak ci daje, żeby słuchać, kurwa, żeby dzwonić i Casio cię...
Zwróć uwagę na to, patrz, mam mnóstwo znajomych teraz, bo teraz też dużo deweloperców, dużo rzeczy buduje. Właśnie o to chciałem zapytać, czy to, czy te inne rzeczy nie są na tyle duże, żeby jebać te friki? Znaczy, mogłyby być, ale to jednak, nie wiem, jest coś takiego w tobie, że chcesz gdzieś tam być tym, kurwa, no ludzie kręci ta sława gdzieś zawsze, nie? Oczywiście. Być znanym, popularnym. A druga rzecz, że ja trochę sobie uświadomiłem, że nie mogę, bo ja zawsze chciałem być takim najbardziej lubiany, nigdy nie chciałem z nikim mieć konfliktu i trochę też dzięki psychologom i tak dalej uświadomiłem sobie, że to nie jest tak do końca. Nigdy no dlatego nie będziesz... w sumie odszedłeś, to tak szczerze mówiąc, tak. Bo ten hejt cię w trochę przerósł trochę i mówisz, mnie za ciebie, bo tak teraz to wiesz, można powiedzieć, ty odszedłeś, bo kurwa już na ja zatańczyłem na cmentarzu, ja zrobiłem parę głupot, co teraz się też mniej staram robić. Ale tak. Generalnie miałem bardzo zły czas i ten hejt przychodził na ciebie, a ty to powiedziałeś. Ty chcesz być kurwa lubiany, nie chcesz być, wiesz, przez ludzi i dlatego jednak, też jakby odciąłeś się. Jednak życie jest takie, że no nie, jeżeli masz jakieś jasno określone cele, jesteś kurwa czarny albo biały, nie jesteś kurwa szary, tylko wiesz, jesteś jakiś konkretny, nieobojętny, to zawsze będą ludzie, którzy cię lubią i którzy cię nie lubią. I będą tacy, którzy cię lubią, ale tylko czekają, aż się poślizgnie nogę. No i właśnie takich jest teraz sporo, co wychodzi, że wiesz, okazuje się, że jakieś laski się podkochiwały i w ogóle kocham cię, Arku, bla, 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 a teraz jak tylko jest okazja, to wyciągnie, że screeny doda, patrzcie, co pisaliśmy, a się coś tam. I tak jest bez przerwy, już po prostu się z tym zderzyłem i nie walczę z tym. Jest tak, jest. Co mi z Kasjusza? Kim jest Kasjusz w moim życiu? Nikim. Kim jest Marcin? Nikim. Nawet, wiesz, Ferrari, na Ferrari to przynajmniej coś zarobiłem na walce. Wygrałem z nim teraz, może drugi raz, zarobię jakieś dobre pieniądze dzięki walce z nim i tyle. Nie są dla mnie nikim. Oni nic nie zmieniają w moim życiu. Ja tak naprawdę mógłbym tym wszystkim jebnąć, stary. My teraz budujemy naprawdę spore 60 mieszkań już. Budujemy apartamentowe w Czerwiennym. Teraz dogrywamy jeszcze jeden temat. No właśnie, stąd wiesz, być, jest to moje pytanie, bo ja gdzieś tam, wiesz, przecież znamy się, ja to też wiem, co robić. Ja mam co robić i ja wiem, czy kurwa się... warto, bo ja się czuję dużo lepiej, psychicznie, jak odszedłem od frików. Tak z mojego doświadczenia. Jak ja ci powiem jeszcze, ja tak nie zostawiam takiego wpierdolu, a jak teraz tak patrzę, mówię, jak ja bym tam siedział, jakby mi dzwonili, kurwa, wrzeszczeli na mnie, co myślę, oj, jak dobrze. Znaczy, wiesz, to też jest adrenalina, to też chcesz iść, tak, chcesz się ponapierdalać, tak, ale jakim kosztem? Ale wiesz, też co to są za ludzie? Jakby mi naprawdę ci ludzie, gdzie jeżdżę tam na Akademię Dewelopera, czy spotykam się gdzieś z biznesmenami, ktoś taki mi powiedział, że jestem dnem, że coś, to wtedy bym się zaczął przejmować. Ale to, że mi to mówią, kto mi to mówi? Kasjusz mi to no, mówi. No ale to widać, się przepracowałeś, bo wtedy właśnie coś mi się rozstawali, co odchodziłeś, to wtedy to cię obchodziło, tak, właśnie głosy no-name'ów. To jeszcze były większe jakby no-name'y od tam Natana czy Farrell'ego, bo to były, wiesz, z internetu. Wiesz, to w ogóle fajną książkę polecę. Dobra, też przeczytaj sobie ją. Nie każdy cię musi lubić, nie musisz być... Czekaj, zaraz to ja ją napisałem chyba. Legii, już ci powiem, bo ja mam o tym. Właśnie skończyłem ją czytać, jest mega zajebista i nie wszyscy muszą cię lubić. No to ja to wiedziałem od dawna, to właśnie ty wtedy jakby miałeś w tym momencie z tym problem, że wiesz, że obcy ludzie ci pisali, a on z chujem i ty jakby uległeś tak, temu, musiałem, nie? Musiałem to przerobić. Byłem jeszcze niedojrzały na hejt i na tą... Na aż tak dużą popularność, która wiąże się aż z takim hejtem. Bo to jest dokładnie to, że ten sam tłum, który gdzieś tam cię wykrzykiwał, potem cię wygwizduje, ale to są takie chorągiewki. Ci ludzie, ci prawdziwi, którzy są ze mną od początku, którzy są ze mną od matrycy marzeń, od inżynierii ciała, to są ze mną i oni piszą do mnie: Arek, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą zawsze, jesteśmy z tobą ciągle, cokolwiek wiem, znamy cię od początku, jak jeszcze nie miałeś samochodu, jeździłeś starym vanem, kurwa, i tak dalej. I na tych ludziach mi zależy. Nie zależy mi na takich chorągiewach, czy tam tych chłopakach z wykopu, którzy tylko szukają afery, sensacji i ich teraz twarzą naczelną jest. Powiem, że odcinek narcy. Tak mógłbym pim, bo padł Matryca Marzeń. Tak, odcinek z Arkiem. Tak, wiesz, na zielono od tego. Wiesz co, jeszcze jest jedna postać z tego świadka, nie świadka, ale z tego świadka jakby przeciwnego, która się przewinęła, która ja to lubię, znaczy lubię, no nie lubię patrzeć, jak ktoś upada, ale pamiętasz pana, który ci miał dać kietę i mówił Arek, Tańczula. Jeżeli najebiesz mojego ojca, no, znam ci prezencie 600 gram złota, 18 karat. Słuchaj, ja jestem zdania takiego, że karma wszystkich w końcu dojdzie. A tutaj karma ma ważne znaczenie, bo to jest pokarm dla psów, więc... Też ja, w ogóle to nie mogłem uwierzyć, że to jest już przesada, bo co dalej? Co następne będzie? Co następnie? Konia? Szpaka, nie wiem, kurwa, co by trzeba. Ale węgorza, ale wiesz co, ale ja akurat uważam, że jemu to zaszkodziło, bo Fuzi Gromna wycofała w ogóle, ale uważam, że Popek to już miał taką opinię, że on generalnie... Znaczy, ja mi się wydaje, że on po prostu zwariował, że to już po prostu te żółte, czy tam zielone, czy jaki kolor mają te papiery? Żółte papiery i to chyba jedynie w tą stronę, bo tam... Tam już mocno, nie? To już jest odklejka gruba. Słuchajcie, nie tykajcie narkotyków, bo naprawdę was zmiotą z planszy. A ja miałem mieć ten materiał, bo do mnie zadzwonił, tylko byłem tam, nie chciałem się tego podjąć, bo szukał do
mnie psychotrop, też będzie moim gościem, by mnie potwierdzi, nawet przez Michała Cichego i mówi, ma do ciebie sprawę, ma do ciebie sprawę, ale wiesz co, tak, z tyłu basen, słońce świeci, ja będę gadał, że ten psa i mówię, no, znaczy nawet nie wiedziałem co, ale mówię, wiedziałem, że afera i mówię, jak wrócę, mogę się tym zająć, no ktoś to inny, wiesz, wziął i tak dalej, może to i dobrze, bo jakoś nie wydałem, że go czas i miejsce, wiesz, gdzieś tam ze słonecznej plaży się tym zajmować, że nie? Się nie, no tak, tak. Ja już nie wiem, ja pamiętam, kurde, jak nieraz jakieś afery, co może być więcej, co może coś jeszcze się wydarzyć, co jeszcze, teraz? Potrzymaj mi piwo, życie mówi, potrzymaj mi piwo. Jednak naprawdę. Byłeś w Gołcach dzisiaj. Tak, byliśmy wszyscy, taki odcinek specjalny. Tak, cały turniej. No i jak to wyglądało? Bo to trochę inny odcinek, tak? Nie było zwycięzcy, tylko jakieś tam były punktowania, typowania, bo już tam mniej więcej przypoczliwie. Wiesz co, w ogóle dość ciekawie to wyglądało, bo... Pierwszy raz byłeś w ogóle w ambasadzie? Pierwszy raz byłem w ambasadzie. Byłem zaproszony kiedyś na urodziny Wojtka, ale walczyłem wtedy z nałogami i nie poszedłem tam, żeby właśnie... żeby z nimi... No właśnie, wygrałem, dlatego nie poszedłem. Ale w ogóle było bardzo... Bardzo fajna atmosfera, pomimo tego, wiesz, Ferrari nieraz stał koło mnie, bo tam się ustawialiśmy w różnych miejscach. Było tak, kurwa, aż tak dziwnie, tak fajnie było, jakbyśmy nie byli... Nie było ochrony między nami. Nie, ochrony było dużo, ale nie była potrzebna w ogóle tam ochrona. Było tak, kurwa, nie, jakbym w jakiejś szkółce był... Jakieś, nie wiem, z harcerstwie mamy zadania Zuchy, do wykonania, tak. Ustawialiśmy się, tak. Kto jest najprzystojniejszy według kobiet, to jest największy. Tak stwierdziły kobiety. No, słuchaj. No, także ten. Ale za to, że mam najbliższy szyry i też wyszedłem. A to kurwa, to trochę taki oksymoron, nie? I, ale jest czyli masz najlepszą bajerę. Skoro masz najbliższy szyry i najwięcej... Ale znaczy, bo masz najlepszą stwierdziły, bajerę. Że teraz, bo tak schudłem. A, okej. Czyli wcześniej miałeś inny... No, ale kiedy to w ogóle wychodzi, nie wiesz? Nie wiem, jakoś teraz pewnie, na czasie. Ciekawe, czy to będzie przegląd, czy nie. No to właśnie ciekawe, bo to jest inny. To nie było tak, że wybiera jednego, tylko właśnie jakieś takie typowania, kto jest naj w tą, kto jest naj w tą. Kto najlepiej tak? się ubiera, kto ja najgorzej się ubieram. No i zobacz, masz najbrzydszą twarz, najgorzej się ubierasz, a najlepiej, więc... No to tylko dobrze o to, jak ty musisz mieć bajerę, człowieku. Ja nie wiem. A, i jeszcze, że w ogóle, że nie jest, kto jest najinteligentniejszy, to ja wyszedłem, że nie jest najinteligentniejszy w ogóle, ale one nie miały pojęcia, bo to jakieś dziewczyny, których ja też nie znam, Lizzie tylko tam znałem, to skąd one miały wiedzieć i, znaczy wiesz, no, ja nie jest, jak wiesz, jakie są osoby tam były na przykład, Krycha, no, już nie uważam, żeby Krycha był mądrzejszy ode mnie. Pomidor. Nie mogę się tak opowiadać. Nie mogę aż tak się skonfliktować z całym światem drinków. No wiesz, to ja też, to nie tam, bo kryteria oceniania inteligencji to są, wiesz, no ciężko, no bo inteligencja to co to jest? To jest, jak rozwiązujesz problemy, tak? No tak, to jest tak bardziej, naprawdę. No to na pewno nie jest wiedza. Wiedza to jest mądrość, a inteligencja to jest ten, jak szybko te synapsy się tam napierdalają. Jesteś w stanie, nie? Łączyć różne fakty, kojarzyć. Tak. Czy tak samo problemy. W sztucznej inteligencji to jest, jak najbardziej jesteś w stanie skompresować ilość, jak największą ilość danych, jaką jesteś w stanie skompresować, nie? Bo czym więcej danych jesteś w stanie skompresować, tym jesteś inteligentniejszy, mądrzejszy. I tym bardziej połączysz kropki, no tak, na chłopski rozum, więc nie? To jest inteligencja i ja uważam, że no nie, no to słysz, to dziewczyny, to... Dziewczyny nie zrozumiesz. Skąd masz niebieskie włosy? Z Tajlandii. Ale czemu? Dlaczego? A oglądałeś kiedyś Dragon Balla? Dragon Balla? Dragon Ball, yeah. Nigdy. Tylko wiem, że Wielki Buł tam występuje. A, no to tak. I wiesz co? Najnowszy Dragon Ball, super. 2014 to taki nie najnowszy, z Dychema. Ale tam właśnie ostateczną formą Super Saiyanu był Super Saiyan Blue albo Super Saiyan Goto i oni mieli wtedy niebieskie włosy i ja stwierdziłem, że w Tajlandii właśnie osiągnąłem ten poziom, najwyższy poziom swojej formy, bo to jest najwyższy, naprawdę, najwyższy poziom mojej formy, nigdy nie miałem lepszej formy, więc... Znaczy to jest trochę tak. Stały dyżurny tekst każdego freakfightera przed walką, nie? No, ale on też może być prawdziwy, bo może z walki na walkę być lepszy. No, ale każdy mówi, że jest w tym momencie ten najlepszej formie, nie? Tutaj nikt chyba nie wszedł do tego turnieju tak w kit i na następstwo. Wszyscy jesteście jakby mieliście zapowiedziane, jesteście przygotowani. Nikt się nie będzie tłumaczył chyba tym, że w ostatniej chwili bla, bla, bla. Znaczy i w ostatniej chwili to tylko na trening przyszedł Joseph. Ale nie jarał 3 tygodnie. Ale nie jaram 3. Tak, to razem 5 tygodni treningu. W sumie matematyka. Nie, to by powiedziałaby to 2 kilo mniej, 2 kilo lżej, to 4 kilo. Dagmara. Tak. Byłam 2 kilo lżejsza. Ona była ode mnie 2 kilo cięższa. To jest 4 kilogramy różnicy. Dodatkowo ja po tym jeszcze schudłam 2 kilo ze stresu przed walką. Czyli ile to się równa?
Ale dziękuję, dziękuję na widowni. Sześć, brawo. Dagmara, no za Dagmarce. Ale wiesz co, ja jeszcze wrócę na chwilę, bo to dalej jest, jeszcze nie jest Szalony Tańcula, ale dalej jeszcze mój podcast, właśnie z tymi finansami. Dużo o tym mówisz i tak dalej. Czy to, czy te friki, to jest dalej bardzo duża część w twoich dochodach, czy tamto już ci tak oddajesz, że naprawdę robisz to dla adrenaliny i żeby jeszcze utrzymać na jakimś poziomie tą rozpoznawalność i tak dalej. Ostatnią walkę, którą miałem z Polakiem, to były naprawdę śmieszne pieniądze. Ja i wiem. To nie były duże. Bo to był wcześniej podpisany kontrakt, tak, i to był tak wynikło, nie? No teraz jest turniej, no to stary, no to wiesz, ile jest do wygrania, więc tutaj nie ma się co. Znaczy, no to jest półtora bańki za pierwsze miejsce, pół bańki za drugie miejsce. Aha, to jest od... Aha, okej. Okay. Czyli półtorej bańki za pierwsze, drugie, no minus tak, oczywiście tam tak, podatki. Bo tam wywalczył, to chyba krycha najbardziej. A jak, no dwie walki, trzeba wygrać dwie walki, żeby mieć pół bańki. A ten, wygrać, który przegra, nie dostaje nic? Dostajemy tylko zwrot za przygotowania. Okay. To są jakieś tam turbo śmieszne. Nie, bo no ja, w Tajlandii wydałem więcej na pewno. Niż, ja miałem akurat za przyjadku zwrot. Ja byłem zadowolony, bo ja tu się przygotowywałem, więc wiem, jakie to są mniej więcej rzędu pieniądze, ale to nie są jakieś duże przy tych stawkach, które macie normalnie. Nie, dlatego ci ludzie, którzy wzięli te walki, to wierzą w to, że wygrają, bo to nikt nie chce, jakby, wiesz, za frajer wychodzić. Każdy wierzy, że wygra, każdy myśli, że wygra i dzięki temu ten turniej będzie na pewno fajniejszy. Weź mi powiedz, bo to jest wszystko porozbijane po wywiadach albo porozbijane po wszystkich odcinkach Szalonego Tańculi. Jak to się u ciebie zaczęło? Znaczy, kiedy ty zacząłeś być rozpoznawalny według ciebie? Czy pierwsze wystąpienie w Lombardzie? Czy ty już jako trener personalny gdzieś tam coś rzucałeś, uważałeś? Czy pierwszy występ w fejmie? Kiedy ty uważasz, że stajesz się osobą publiczną? Wiesz co, pierwszy raz po zdjęcia do mnie przychodzili już w jakimś, nie wiem, 2017 roku na targach fitness. Byłem już... Fakt, gwiazdą fitness. No nie wiem, no miałem 100 tysięcy na Facebooku w 2017 roku, 100 tysięcy ludzi. Czyli to było jeszcze przed Lombardem, zanim to byłeś... To było przed Lombardem. Czyli jako trener... Jako trener personalny, ambasador marki Nutrend. Ale jak ty właśnie, publikując jakieś rady, tak jak, nie wiem, Karol Dakosta, coś takiego, że publikując tak, jakieś rady, sposób, filmiki, jak ćwiczyć? Nagrywałem, jak ćwiczę, prowadziłem podopiecznych, robiłem rozpiski, stary, ja odbloki, w swoim największym odbloki. Też, tak, no stary, to... wiesz, no to przecież ja się nigdy z tym, kurwa, nie kryłem. Pomagałem ludziom, pomagałem chłopaczkom, którzy zjebani mieli po 17 lat, ktoś im dał testosteron, a oni bili, nie wiedzieli jak, i potem nagle przychodzi chłopaczek, ma 18 i mu nie staje. To takim ludziom pomagałem. I wiesz, i miałem tak dużo tych podopiecznych i tak się ludziom podobało to, w jaki sposób mówiłem, że to właśnie przy ten filmik o matrycy marzeń, który tam pierwszy był, niemożliwe nie istnieje. Jak ktoś sobie wpisze, wpiszcie sobie na Facebooku, niemożliwe nie istnieje. Jak... O, no. I to chyba nawet właśnie te czasy takie trochę, ten rysunek jest trochę dawniejszy. To nie, może nie fitnessowo, ja wtedy ale... nie miałem tatuaży w ogóle. Nie miałem wtedy... w ogóle wtedy, nie miałem w ogóle. Ale to też nie jest fitness. Świeże, nie? To też ma parę lat. No to chyba tak, trochę tak. Ale wiesz, wtedy nie miałem w ogóle tatuaży i ten filmik chyba tam 4 miliony wyświetleń miał. Wiesz, to na tamte czasy naprawdę było w chuj i to gdzieś tam sprawiło, że gdzieś tam byłem popularny. Jeździłem na te targi, jako gość specjalny byłem zapraszany na targi. Jeździłem po świecie, poznałem trochę tych wszystkich ze świata fitness ludzi. Simona Pandę, Lazara Angelowa, Erko Juna już dawno poznałem, przecież nawet kurwa, na jednym... I przez to się dostałeś właśnie do roli w Lombardzie? Przez bycie już rozpoznawalnym jako fitness? Czy jebałeś po castingach jako no-name? Czyli tam jak ci brali do filmu, to oni ci nie znali, że to jest ten Arek, co tam jest na tych targach i oto, okej. Nie, mnie poszukiwali umięśnionego, wytatuowanego gościa. I akurat już wtedy byłem i tylko dlatego dostałem się do tego Lombardu, a z Lombardu już później ta reszta jakichś tam różnych epizodów i innych scen. Ale dzięki temu, że byłem tym trenerem i byłem dobrym trenerem, ja miałem, stary, jakbym chciał, to ja mogłem po 10-12 godzin dziennie personalnych robić. Wiesz, wtedy się brało stówkę za personalny trening, ale to i tak ci daje około 1000 zł dziennie, co miesięcznie robi z 30 koła i wiesz, mogłeś sobie już pozwolić po roku sobie kupię mieszkanie za gotówkę, pierwsze kawalerkę, kupię sobie jakiś Audi tam, A5, kurwa, wtedy i tak dalej, wiesz, a rok wcześniej miałem 30 tysięcy długów, nie miałem samochodu i kurwa się rozwodziłem i depresja, nie? Więc sport pozwolił mi wyjść z depresji, wyjść też z cugu alkoholowego mojego pierwszego, który był, i finansowo się ogarnąć. I potem jak już zacząłem dobrze zarabiać, już miałem współpracę online, już nie musiałem nawet robić tych treningów, pojawił się czas. Tylko stwierdziłem, że spełniam kolejne swoje marzenie z dzieciństwa i chcę być aktorem, nie? Chciałem być zawsze aktorem, zacząłem jeździć po castingach, stary, ale to kurwa rok jeździłem i nigdzie nie mogłem dostać. To nie było tak, że pojechałeś i dobra, zawijałeś się do Lombardu. Ustawiłem... I to nie było tylko Kraków, właśnie jeździłem, co rozumiesz pod jeździłem? Postanowiłem sobie, że
przynajmniej 2-3 castingi miesięcznie muszę zacząć. Okay. No to przeważnie to jest Warszawa, tam na Chełmskiej w Warszawie jest mnóstwo agencji. Tam gdzie się to znajduje? To są jakieś w internecie, patrzyłeś, tak? Jest casting tak, do filmu? Tak, tak. W ogóle taka Chełmska to jest taka ulica, tam jest chyba 6 czy 7 czy nawet 12 agencji teraz. Tam między innymi jest TV Puls, też tam wczoraj byłem. I we Wrocławiu jest dużo agencji, między innymi ja współtworzę też jedną agencję, Studio 180, zapraszam, jak chcecie. I wiesz co? Mamy jeden odcinek przeszłego sam. No tak, no tak, no przecież widzisz. No i ten, no i tak jeździłem po prostu, no ale to stary, jeździłem i nic, i nie odzwaniali, nie? Wiesz, ja jeżdżę, nie odzwaniają. A ty jeszcze, bo ja wiem, nie wiem, w którym to czasie było, ale wiem, że tu chodziłeś do jakiejś tam szkółki, nie? Bo nawet opowiadałeś tam tak, relacje z wykładowcą i to było w trakcie, przed, po, jak już się dostajesz, to po prostu się dostałem. Już dostałem tą stałą rolę w tym Lombardzie. No i co, dzwonili właśnie z Lombardu pierwsze? Nie, pierwsze to miał jakiś szpital. W11, detektywi, wiesz, takie pierdoły. Stary, ja w szpitalu nawet gościa z złamanym penisem grałem, żeby tylko... Nie miałem, ja się a nie... Da się to złamać go? Wiesz, to nie, to jest mięsień. Aha, może jakby jest, pęknąć. No, może, tak. No, no i wiesz... Rola, fajnie jakby tak Oscara dostać, i nie? I słuchaj, w ogóle rola za taka, rolę że tam z gościa z złamanym kobiety, penisem. Dziękuję wszystkim, mamie! Cztery kobiety miałem, one wszystkie przyszły w ogóle, wiesz, coś podobnie jak się potem wydarzyło. Tak naprawdę, życie pisze scenariusze, ale żadna mnie nie złamała. Życie pisze scenariusze pokrętne, no. I to były takie pierwsze role, a potem już, wiesz, no i potem jak już na te castingi jeździsz i jesteś i na nich pełno. Czyli ty grałeś tam wtedy ruch, który tyle tego, że aż się złamał penisa, tak w nie, skrócie. Że jedna mu dowiedziała się zdradza i jedna mu złamała. Aha, ale czyli tak, to może te oglądały te z Goats. Dlatego ci wyznaczyłem. Może, no. Tak, to całkiem może. Na pewno. No. Nie tak było. I wiesz co, no i co? No i po tylu castingach, to już potem jak idziesz na casting, już zrobiłeś 100 tych castingów, powiedzmy, no to już idziesz, cześć, do Marka, już tańcula jestem, trenerem personalnym, już grałem tu, mam kurwa 27 lat i tu są dłonie, tu są profile i wiesz, i nagle już inaczej wyglądasz na castingu, już się okazuje, że ty to umiesz robić. No tak. No i dostałem tą rolę w Lombardzie i ta rola tak jakby odmieniła całkowicie moje życie, bo dzięki temu stałem się już tak znany, popularny, że już wchodziłem do sklepu i już mnie panie poznawały wtedy. No i inny zupełnie target niż friki, nie? To już były panie ze sklepów bardziej niż małolaci tak, na ulicy. Tak, niż małolaci i to jeszcze nie było frików, tylko to jeszcze nie było. No ale dzięki temu, że byłem już aktorem z Lombardu, już dostałem się do friku. I to też tak naprawdę... I jaka to była historia? Jak początek? Jak kto zadzwonili? Czy oni Lombard oglądał rozpara z Słuchaj, Pasternakiem? I patrz, i to drugi raz, patrz jaki zwrot akcji w ogóle. Drugi raz w moim życiu poszedłem, bo ja już wtedy miałem tak, znowu osiągnąłem jakiś sukces, już zaczęło mnie nudzić, znowu poszedłem w melarz. I znów przyszedł sport. Zadzwonił do mnie Dawid Kurtysiak z Silesia MMA, nie? Że słuchaj, kurde, bo tam ten, nie chciałbyś walki z takim hejterem, a kopasz jest taka, wypadł mu zawodnik, walka jest za 6 tygodni, czy za 7. Ale zadzwonił, bo właśnie znał się z serialu, tak? Bo chce to tak kurwa... No, gdzieś tam mnie znał, ja kiedyś mu mówiłem, że kiedyś chciałbym walczyć tam, bo ja tą matrycę już miałem, ja na tej matrycy miałem cały czas, że chciałem walczyć, tylko gdzieś to zawsze odkładałem w czasie, nie wiem dlaczego. Teraz bym drugi raz tego nie odłożył, tylko robić wszystko od razu. No i wiesz, i gdzieś, czy nie chciałbym. A ja akurat taki zmęty po melanżu trzydniowym, kurwa, wiesz co, stary, ja chyba tego potrzebuję. Potrzebuję coś zmienić w życiu. Biorę tą walkę. Wziąłem tą walkę, do Spinkiego się odezwałem. To były już friki? To były friki? To... Nie, to była tak bardziej sportowa federacja, tylko walka frikowa tak jakby, okay, nie? Okay. Biliśmy się w MMA, ja trenowałem 7 tygodni, złamałem rękę podczas tej walki, wybiłem bark, przejebana, złamałem nos, no wszystko tam miałem, rozjebany byłem, ale tą walkę wygrałem i... Wcześniej byłem skonfliktowany, wiesz co, z Alanem Kwiecińskim też. No i potem jak on zobaczył, że walczyłem, że wygrałem, no to gdzieś tam powiedział Goli, że ty, mam takiego gościa do wyjaśnienia, weź, że mi pozwól go rozjebać na fejmie i tak dalej. No i dzwoni do mnie Wojtek Gola. To były te czasy, ja nie było gęsto z tymi gwiazdami. Tak, nie? Ja nie wiem, skąd ma w ogóle do mnie mówić. Cześć, Wojtek Gola. Cześć, co tam. A ty już wiedziałeś, kto to jest Wojtek Gola, kto tak, jest fajny, wiedziałeś. Tak, no jest ten z tego. No przecież oni byli razem w programie Marshall Shore Alana już znałem, z Alanem miałem konflikt. Zresztą też poszło o dziewczynę, o Dagmarę, która była koleżanką... Kurde, nie wiem, czy chcę to mówić. No to nie mówimy. Najwyżej. Poszło dziewczynę. No poszło, tak. Poszło dziewczynę. O dziewczynę, wiesz, też tam był właśnie o to problem. No i on dzwoni do mnie Wojtek, no i mówi, słuchaj, a podobno masz konflikt z Alanem Kwińskim. No podobno biłeś się ostatnio i masz jakąś walkę. No to zapraszamy cię, możecie swój konflikt rozwiązać u nas na Fame MMA, nie? Przy Fame MMA 6. Ja wtedy, to było przed piątką, zaprosili mnie na piątkę, byłem na tej piątce, to chyba piątka była w Częstochowie wtedy, czy czwórka, nie pamiętam, ale to było w Częstochowie, wiem, że Marta Linkiewicz była, był się Kiza też wtedy pierwszy raz poznałem Kiza i ten, i...
tyle. No i potem była ta, podpisałem ten kontrakt, trenowałem ciężko, dostałem walkę za. Pamiętam, jeszcze pogadaliśmy to nie na antenę, ale poza te pierwsze pieniądze, nie? W porównaniu z tym, co jest teraz. Tak, to... 20 tysięcy plus 5 tysięcy za wygraną, no tyle. I, ale podejrzewam, że więcej, nie wiem ile, ale strzelam, że więcej masz teraz za przygotowania. No, słuchaj, no, ale wiesz... ale inne czasy. To, no ja tego wtedy też nie robiłem dla hajsu na początku. To bardziej właśnie wow, zrobić coś nowego. Wiesz, i na początku znowu ja miałem tego bakcyla na sport, trenowałem ciężko, zacząłem wiesz, wygrałem z Alanem Kwiecińskim. Człowieku, gościu 10 lat trenuje K1, a ja go pokonałem po 3 miesiącach treningu. Kurwa, no to przecież jestem Bogiem, to KSW już od razu to marzenie mówię, za niedługo KSW, wiesz. I, czyli to wszystko się spełnia, zajebiście. No, i liczysz potem... jeszcze na to KSW? Wiesz co, jak wygram turniej, czyli będę najlepszym freakfighterem w Polsce. Wiesz co, najlepszym w tej wadze, no bo daliby w może Tyburskiego, na losowaniu powiedział, że jak wygrali Tyburskiego, to wygrał ze wszystkimi. To ale, nie jest moja opinia. Słuchaj, ja uważam podobnie, dlatego jak wygram ten turniej, to ja wyzywam Tyburskiego. Najpierw jednego, bo miałem się mierzyć z Piotrkiem, ale Paweł mu złamał nos i wszedł za niego, a potem pokonam Pawła, bo to będzie moja, tak naprawdę patrz, jeżeli się uda mój plan, mój wizualizuję, co który sobie wizualizuje, moja matryca marzeń, tak, hejterzy, że wygrywam z Wiewiórem, wygrywam z Ferrarim i wygrywam z Polakiem. Czyli mam wszystkie już, wszystkie moje, tak jakby, no z Ferrarim akurat wygrałem, ale porażki mam zerowane, został mi tylko Tyburski, z którym przegrałem, więc potem wyzywam jego. Biorę ten, nawet zanim wezmę ten czek na 1,5 bańki do ręki, powiem, że nie, dawać mi to tego Tyburskiego, bo chcę udowodnić, że ja jestem najlepszym freakfighterem w Polsce, a stamtąd już... No ale to, wiesz co, Arek, jedno to jest jakby... wygrać turniej, być nawet najlepszym freakiem, tylko czy to KSW dalej spogląda, bo jakoś tak ostatnio mniej tego słuchać. Był taki okres jakby korzystny dla freaków, to takie, ale wiesz, słuchaj, są takie, jak, są takie jakby gadasz? Wiatry, nie? A jak się nazywa najbliższa gala? Epic. I patrz, co się tam dzieje. To wiem, w ogóle... Wiem. Ale to dalej nie są jakby ale nie są z gal freakowych. Są freaki, no, ale dalej nie wzięte stąd. Powiedz mi na przykład takie zestawienie Tańcula Włodarczyk. Czy to nie jest zestawienie, które mogłoby być na KSW? No tak, oczywiście, że tak, ale miało być na Fame. O to mi chodzi, czy KSW, mimo że to pasuje u nich do karty, dalej chce wziąć freaka, bo oni, no tam Lewandowski, nie? Bardzo, bardzo jest jakby anty z tego, co mi wiadomo. Mi chodzi. Ja w ogóle... Oni robią zestawienia freakowe, tylko to nie są dalej friki, które walczyły we freakowych galach. Wiesz, o co mi chodzi? Żeby się, bo ja tak uważam, że myślę, że on się splami tym, że weźmie tu ktoś kogoś z tej patologii. Wydaje tam były mi dużo się, freakowych zestawów. Wydaje mi się, że powoli to wszystko zaczyna jakoś, wiesz, no nawet to, że się wymienili Adamkiem, tak? No tak. Adamek ma z Fejmem kontrakt. Tak. Za kogoś tam, całkiem tam były przecieki, że niby Pudzian ma się pojawić w Fejmie, ale on to zdementował bardzo szybko w swoich social mediach. Ale coś jest na rzeczy. To już znaczy, że jakaś nić porozumienia jest bliżej niż dalej. Na pewno jest bliżej niż dalej i myślę, że wygranie takiego turnieju mogłoby. No, na pewno przybliża. Na pewno nie oddali. Czy przybliży, nie wiem, ale na pewno to nie oddali. Więc wiesz, a cokolwiek się wydarzy, mój drogi, ja nie przestanę marzyć. No przecież wiadomo. Ja uważam, i to mówię to bez sarkazmu, że to powinien być hymn Fejmu. Serio. Ta piosenka się tak każdemu... Dobra, Szydera, dobra, Szydzą, dobra, jak on, Mr. Najman, ten na Twitterze i tak dalej, zawsze tam... Okej, Szydera, ale to jest tak mocno związane, czy bekowo, czy nie bekowo. Z Fejmem, że ja uważam, że powinni ci zapłacić, kupić prawa i normalnie grać to na początku każdej gali, to orkiestra. Ale stary, ja miałem też takie marzenie, że chciałem złotą płytę i za ten kawałek, tą złotą płytę, zaraz się pokryje podwójnym złotem. Już niedużo brakuje, więc jak chcecie, kochanie, macie pomóc. Co? Z autografem. Płytę. A, mam. Słyszałem, że rozdajesz tutaj moje płyty. Skąd masz więcej mojej płyty? No miałem chyba dwie. Jedną mi dałeś z autografem, a drugą komuś nie. Dałeś i kurwa, dostałem twoją płytę. No, ja mówię, od kogo? Tomka, miałem jedną podpisaną, drugą nie. Dostał. Wiesz co? Wycetypujmy ten turniej. Oprócz oczywiście twojej walki, jak myślisz? Amadeusz Krycha. Ja bym wcale Krychy nie skreślał. Kurde, Krycha jest naprawdę, może być ciężkim. Krycha jest bardzo metodyczny, tak mówiłeś. Nie, on te wypiski, on taki jest... To jest, no, profesor. Tylko czy Witek. Właśnie bardziej, że psychika może go, bo jednak jak Ferrari ruszy na ciebie z tymi cepulami, czy on to przetrwa? Jak przetrwa szarże, a Amadeusza, to wygra to, wygra. I wydaje mi się, że... Jest najbardziej, na pewno bardziej wszechstronny. No. Zdecydowanie, bardziej taki, wiesz, przeglądowy ma te umiejętności. No Ferrari ma te wiatraki i poza nimi niewiele, one są skuteczne oczywiście. Ja bym wolał, żeby wygrał Amadeusz oczywiście, bo wtedy się z nim spotkamy w półfinale i...
I ten, no. Druga twoja walka, no wiadomo, typujemy, no, Filipek, którego każdy skazuje na porażkę. Ale ja Filipek też nie wiem, dlaczego wszyscy tego Filipka skazują. Jest to jako... warunki fizyczne chyba, wydaje mi się. On jest tak mały, drobny, nie? Ja Filipka uwielbiam, bardzo go lubię i ostatnio nawet prawie pisaliśmy rapy na ostatnim fejmie, bo już wszyscy odpadli, a myśmy chyba 3 dni później siedzieli w pokoju i pisali piosenki rapowe. Ja nawet rapu nie słucham, a coś tam mu doradzałem, więc ja go bardzo ogólnie lubię. To jest dla mnie w ogóle fajny człowiek. Ale go dużo ludzi skreśla, uważam, że właśnie przez te warunki fizyczne. On jest tak najdrobniejszy z was, no uważam. Tak, on jest najdrobniejszy, wiesz. No zestaw go z Josefem, nie? To już na ten zasięg, czy co, nie? Jest mały chłopaczek. No ale co, myślisz, że z tym Malczyńskim, że Malczyński go tak zmiecie i tutaj nie jest zarodzinkowe? Wiesz co, oni wiedzą więcej, bo jak z nimi siedziałem, to oni nieraz ze sobą sparowali, oni ze sobą walczyli. No tak. Tak naprawdę... Dali chyba nawet posta, że mieliśmy wiele krwawych sparingów, krew się lała, nawet więc się poleje. Pierwszy raz podłączony w życiu podobno to był Filipek w ogóle przez Malczyńskiego, że on go podłączył pierwszy raz gdzieś. Więc, no ale wiesz, ale to nic nie znaczy, bo sparing jest sparingiem, to zawsze tam nie podchodzisz tak na 1000%, na 110, na 200, tylko tak sobie coś tam 60%, 50%, a tutaj walka, w walce czasami jest inaczej, więc też ja bym nie skreślał tego Filipka aż tak bardzo. No ostatnia walka Malczyńskiego, uważam, że takie coś zostaje w głowie, on dostał, wiesz, od tego Saszy, tak? Saszy, Miszy Saszy. I to było ciężko, jakby dostał i ta walka mu nie poszła, tam nie neguje jego umiejętności absolutnie, też miał pas i tak dalej, ale wiesz, to trochę ona w głowie zostaje, jak ta ostatnia twoja walka jest taka, to masz ten taki trochę lęk, nie? Jak się nie odbudujesz, no to coś w głowie zostaje, bo tam on mocno go oprał, nie? No nie wiem, ja nie dostałem nigdy mocno oprany, więc nie no, wiem. No ty nie miałeś tak, tam było dość zdecydowanie, tu się obawiam. W sumie przez Cyburskiego byłem mocno prędce pierdolony. Ale to nie było aż tak jak tu. Oni wjechali, tu było, wiesz, że on go prał, tam sędzia przerwał, mocno go prał, był bardzo mocno obity, się nie podał, sędzia przerwał. No ale, no a jak widzisz Polaka z Josefem i tu właśnie ten widziałeś w ogóle ich zdjęcie? Zajebiste wstawili? Petarda, tak. Patrzą sobie w twarz, a patrzą, że są równi. A ten na takim... I drugie zdjęcie, że on stoi na takiej drabince. Właśnie tego drugiego nie widziałem. To jest petarda. To znaczy... Ja mówię, jak oni równi? No jak to widzisz? Tak jak wspomniałem wcześniej, według mnie bratan, Joseph, jest niebezpieczny na początku, bo on jest mega elektryczny, jest niepoukładany, jest nieprzewidywalny. On, kurwa, chaos taki latający kolano, chaos, tak? Jest mistrzem chaosu. Polak jest już poukładanym zawodnikiem. On już naprawdę, jak patrzysz z boku na niego, to już tak jakby był zawodowcem. No zawodowcem, no ale no, takim pro już trochę, tak. Semi pro, powiedzmy, nie? Mm-hmm. No i tutaj jeżeli przetrwa też, wydaje mi się tak, jeżeli przetrwa te pierwsze 2 minuty Polak z bratanem, to z każdą następną będzie miał po prostu z nim łatwiej. I tyle, ale znowu dlatego, że chciałbym się spotkać z Polakiem w finale, chciałbym, żeby wygrał to Polak, pomimo tego, że bardziej lubię Josepha. No tak, z Polakiem też miałeś konflikt ostatnio i jakiś tam, ale teraz chyba nie macie, nie? Nie, właśnie nie, bardzo, nie. Rozeszło się. Kurwa, jesteśmy dorosłymi ludźmi, stary. Beskidu już powoli też to zauważam, że ci ludzie też mają już powoli to dość. Ten Ferrari też nawet, jak się siedzieliśmy, też już tak, wiesz, już coś tam z tego, ale to już jest takie, wiesz, no ileż kurwa. A ty go ocenem byliście, to mówisz, że gdzieś tam staliście go o siebie, ale gadać nie gadaliście, no ale normalnie jakby znaczy, przebywaliście we własnym towarzystwie bez... Musieliśmy rozmawiać ze sobą, bo mieliśmy zadania takie, że mieliśmy się poustawiać w kolejce, kto jest pierwszy, kto jest ostatni i tak dalej i wymienialiśmy się opiniami, zdaniami i tak dalej. Jakieś tam były zacięte komentarze, ale nie było... Cięte komentarze, ale nie jakieś takie chamskie. Nie, właśnie było tak... Było tak spoko, tak bardzo dziwnie było, no. Tak dziwnie wręcz. Czyli wiesz, bo z wybiórem to ja, wiesz, to my jesteśmy dobre fufle przy talerzyku, wiesz, nieraz. Żartuję, zaraz to napisać. Ale teraz patrz, jaki mam wybiór dla nas. No, specjalny 2-2-2, specjalny. Mogłem z wybiórem tak zrobić. Ty wiesz, co to kończymy? Tylko ja wpadłem na jeden pomysł. Tego nie było w ogóle w planach. Kończymy, a mieliśmy przejść całą galę, bo ten... Ty, to dawaj wszystkie walki, to dawaj, jaka jest karta? Właśnie, ty musisz to powiedzieć, bo z Szelim żyjesz dobrze, w ogóle już na szczęście też opadło na niego to ciśnienie, dawaj całą galę, masz rację, i walczy wiadomo z kim, z Natanem, i ma jedną przywiązaną rękę. Chłopie, miałem założone to na sobie, tą uprzęż, którą będzie miał. To jest tak jakby uprzęż do bioder i tu jest, no tak, ja w takim czymś ale... byłem ze 2 razy, a w innych okolicznościach. Masz uprząż, kajdanki, słuchaj, na ręce, tak, i na nogi, tylko, że tu nie, i idziesz jak ja debil. Sobie to wyobrażałem troszeczkę inaczej, że on będzie miał tu, nie wiem, że będzie mógł tą rękę trzymać się przy gardzie, że nie będzie mógł nią uderzać. A tu co ty? On w ogóle nawet nie może trzymać przy gardzie. Więc on będzie mógł trzymać tylko jedną rękę sobie. Czyli druga, w ogóle nie tylko może tu będzie mógł sobie trzymać jedynie tak i tyle. A wiesz jak to jest? Nawet... Bo to zawsze uderz tę samą prawą, a to musisz machnąć, oszukać lewą i uderzyć prawą. Tak. Tutaj nie ma. Czy nawet balans ciała, wiesz, balans ciała jest inny, tą rękę wystawiasz jak tu, a tu nie masz, wiesz, równowagi całe życie tą też. Rękę dokładnie. Nie, to nie będzie takie proste, ale według mnie to i tak nawet z palcem w
sobie poradzi Szali z nim, ale no nie będzie takie proste. To jednak nie jest takie, jak myślałem, że będzie tak. Że nie będzie mógł jej używać jako uderzającej. Ale że się będzie mógł zasłonić albo coś. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. W ogóle rękę będzie tak nisko, że to nie ma w ogóle. Jedynie będzie mógł tak sobie chodzić. I tam jak jest cała reszta zasad oprócz przywiązanej ręki? Tam są normalnie rundy bokserskie, tak. Boks, tak? I normalnie trzy rundy po 3 minuty boks, no. A jak Szeli tam w Akademii? Jak oceniasz jego rozwój i zmianę? No bo to diametralna zmiana od Kubiczyna Rzeszowa do Akademii, no to zupełnie inny system treningowy i wszystko. Jak teraz go widzisz? Wiesz co, szczerze to nie mam tak czasu, nie miałem teraz czasu, ja się skupię, trzeba być czasami egoistą, kurwa, nie? Teraz ważna rzecz, ważne wyzwanie przede mną, więc nie miałem czasu za dużo z nim rozmawiać, chociaż tam przynajmniej raz na 2 tygodnie gdzieś tam wymienimy się telefonami. Wiesz, on trochę też się śmieje z tej walki, że to taka walka, wiesz, śmieszna, wziął to na bekę, przecież też był dopiero na wakacjach niedawno w Meksyku, więc jakoś tam turbo się tego nie przygotowuje i raczej nie musi, nie? No ale fajnie właśnie, że mu się trochę też uspokoiło, że już zeszli z niego ludzie. Tak, tak. Wiesz, to jest to, no aferę zawsze przykryje im większa afera, a czy ta jego afera była tak wielka, no to wiesz, to jest takie wszystko. No właśnie, teraz trochę to zeszło, ale to dobrze, bo ja już mówię od pewnego momentu. Ja go krytykowałem z ten pierwszy krok, że on pozwolił do tego uczucia, bo powinien to ucinać, ale jak już wdepnął, no to już kurde, to już lepiej mu życzyć, jak on wytrwa. On naprawdę się stara, on i o tych chłopaków, i ten, i dba o nich. Nie, jest on, kurwa, jest dobrym ojcem, kurwa, jest dobrym ojcem chłopak. No, dziwnie mi to się mówi, ale on jest naprawdę, naprawdę, to jest, kurde, wiesz, ja go znam z A była ocena strony. Też na dobrego ojca w Gołcach, to ty zostałeś którym? Ostatniego, no. Tak, że ja dziecka to mnie opinował za chuj. Bo, a ja się, ale dlaczego... A masz prezent na Dzień Ojca. A tak, a prezent na Dzień Ojca. A dlaczego, wiesz, jakie było, co było ten? Dlaczego powiedziałem Lizzie? Bo ja imprezuję za dużo. Kurwa, wszystko, ja to już, wszystko skręć na chłopie. Stary, ale ja już właśnie nie imprezuję od ostatniej razy... Ile czysty? Po walce z wiewiórem jeszcze coś tam leciałem i potem już spokój. To jest jakieś, nie wiem, nie wiem ile w miesiącach, ale pół roku. Czyli później był Polak. Później był Polak. Po wiewiórze. I Ferrari nawet był później. Nie, nie, Ferrari był wcześniej. Ferrari był wcześniej. Wiewiór, Ferrari. No to później i Polak. Ja pamiętam jak skończyłem melanż swój i powiedziałem, że idę biegać, że nie, mam już dość, idę biegać. To było po walce z wiewiórem. To później był Ferrari i Polak. Tak, i to przed Ferrarim przestałem ten. Pamiętam, że poszedłem biegać, mówię, idę biegać, mam już dość, muszę coś zmienić w swoim życiu, znowu sport. I stary, ja biegam. I dzwoni do mnie Artur Gwóźdź, a ja wybiegłem od siebie z domu do Tomaszkowic, nawet to takie 16-20 kilometrów, nie? Że sobie pobiegnę. I w połowie tego biegania już kurwa umierałem, ale dobiegłem, wrócić musiałem, potem mnie tata musiał przywieźć, ale dobiegłem tam i zadzwonił do mnie Artur, nie, to jest nie do wiary w ogóle, ja wybiegłem z melanżu i poszedłem biegać, zadzwonił do mnie Artur Gwóźdź, słuchaj, nie wiem, czy tam odpierdalałeś jakiś wywiadzie, wyzwałeś Wodarczyka, ale masz tą walkę wieczoru w tym momencie, jak ja zacząłem biegać. Ja mówię, kurwa, stary, Artur, nie uwierzysz. Ja właśnie skończyłem melanż, poszedłem biegać, mówię, że mam już tego dość. I od tamtej pory, wiesz, wszystko się... No to już kupę miesięcy, bo to już dwie walki, to kupę miesięcy. Dobra, no to co, od dołu, no dobra, od dołu polecimy. Jest turniej... Co będzie ta walka z Wodarczykiem? Znaczy on tam mnie zaczepiał w jakimś wywiadzie, tylko ten wywiad nikt nie widział, no to 6 tysięcy osób czy widział ten wywiad. Ale czyli on jest jakby chętny? I chętny, tylko on chciałby trochę też zmienić zasady, że na przykład K1, wiesz, kopanie tylko i ten bez obalania. Aha, bez, bo to miało być MMA. MMA. Wiesz co, jak teraz trenuję to K1, to myślę, że też mógłbym spróbować. Wiesz, nie ma. To może faktycznie jest, bo wiesz jaki była fama po tym, że on się wycofał, bo poszedł pierwszy czy drugi raz na trening i zobaczył, że partneru nie ma i się wycofał. Ja to nie tak było, fama, ale była taka... To było tak naprawdę. Aha, no właśnie, tak czyli to jest jakby to, zwłaszcza teraz proponuję K1, to by wychodziło, że tak było. Stary, ja jak się przygotowywałem w ogóle, ja tak się bałem, że kurwa, wejdę, mnie znokautuje raz niebie, a mieliśmy na sparingach już chłopaków, bokserów, którzy startowali w Mistrzostwach Polski, w ogóle wiesz, no nie ma co porównać Mistrza Polski do Mistrza Świata, kurwa, no ale wiesz, ale no, bez problemu obalałem. Kopnięcie, w ogóle nie wiedział, co się dzieje, jak jednego kopnąłem, to potem obie kontuzja i już nie przyszedł na nas. No bo nie przyjął, nie wie jak przyjąć, nie wie jak się ustawić. I to i ja mówię, kurwa, spinki tak łatwo, Arek, no to są bokserzy, to jest MMA, to jest zupełnie co innego. Bez problemu, jak tylko postanowiłem, że obalę, obaliłem. I on też był wtedy na sparingach, tam 2 czy 3 tygodnie chyba przed tym, nie? 3 tygodnie przed galą, poszedł na pierwsze sparingi i zobaczył, że to nie jest takie proste. I,
I się wycofał. No. Dlatego teraz pewnie to. Ale ja nie mam do niego, nie mam żadnej zwykłej starej, to wiesz. Ja w ogóle się cieszę, że coś takiego dał. Mam pamiątkowe, ja mam tą grafikę pamiątkową taką, że ten Stanisław Darczyk i to już zostało dla mnie takie matryce marzeń, mogłem sobie przyczepić. No. Może kiedyś na KSW. Słuchajcie, tak, zróbmy to walkę na KSW. Lecąc od dołu, to masz Jakub Kostecki, Łukasz Tuszol-Tuszyński. Czyli Kosecki, czyli Kosa z Tuszolem, tak? Według mnie Tuszol pewnie to wygra, bo tam będzie różnica wagi. Wiem, że Kosa nie może zrobić większej wagi. Bardzo szczupły, nie? Bo szczupły i tam mu trener nie pozwala zrobić większej, więc różnica wagi go z nim mieści. Tuszol, ja go ostatnio spotkałem na ostatnim fejmie. Gdzieś tam samochód mi się odpalił, mówię, że to jakiś tam samochód. Ja mówię, coś pomóc. Nie, to samochód ojca Bandury, coś tam nas przywiózł, coś tam. Ale on nie jest taki, bo w filmach się wydawał drobny, on jest wysoki. Ja oglądając filmy, myślałem, że on jest mały chłopaczek. A wiesz, przy Ginoldzie i Bandurze, to kurwa wszyscy są małe chłopaczki. No tak, a on wcale nie jest kurwa mały, on jest wysokim chłopem, więc tutaj to możesz mieć rację. Dobra, wampir miał być Alan, ale nie, a dlaczego? Zrozjebał kolano. Aha, czyli nie, kontuzją, że tam się nie, i to naprawdę kontuzja. My rozmawialiśmy o tym właśnie wczoraj przy okazji Cage'a i tam chłopaki byli, co widzieli to, jak ta kontuzja się stała. Spadł na niego gościu po prostu z pary obok i mu zmiażdżył nogę i rozjebał. To może być długotrwałe. Kolano to nie jest tego psiu. Nie, no tak, to ja myślę, że w tym roku możemy go już nie zobaczyć. O kurde. No to zdrowia, ale zdrowia. Zresztą gadam też, żeby może wpadł tutaj. No ale jest co? Parkę. I to powiem ci, jeżeli chodzi o poziom sportowy walki, to jest już naprawdę topka. Wampir z Parkiem. Wiesz, pierwszy raz tak naprawdę Wampir ma we Freak Fightach wyzwanie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I nie jest chyba w ogóle... Nie, jest underdogiem, więc nie wiem. Nie wiem, na takie show obstawienia. Ale tu masz rację. Nigdy zawsze było tak, że może się tamtemu biją uda, się no, normalnie ale pełne MMA. Więc też, kurde, no ciekawe. I pierwszy no. raz też ma Wampir właśnie swoją tą, bo on zawsze, że jest bardziej grapplingowcem, nie? A brali go do frików, że mu tylko stójka, zawsze się wkurwiał. Bo nikt nie chciał tego grapplingu, bo był za dobry dla niego. I tak se dawał radę w stójce. A tutaj mają obaj. A do... Park jest bardziej stójkowcem, czy też? On chyba też bardziej nie, właśnie. Nie, no bardziej zapaśniczo, no wiesz. Park też, wiesz, no to... sponiewierać. No zobaczymy. Wiesz, zasięgowo, wzrostowo i warunki fizyczne ma lepsze Wampir, ale Parkę, no doświadczenie... Czy też, kurde, też w sumie też ma doświadczenie stare, no też mówisz Votore no i w ogóle... Nie, no ale wiesz, Votore, no on przecież nieładne tak, Pride'y i tak dalej, tak, wiesz. To kozackie tak, też międzynarodowe nie, federacje. Nie, nie ma co gościa, wiesz, też... Powiem ci, że sportowo we frikach nie wiem, czy był wyższy poziom. Gości na dwóch takich samych wysokich poziomie się spotkał, wiesz, bo Parkę walczył z tym, ten walczył z tym i zawsze nie, to było no, gdzieś tam... spotkał się, Borys Mańkowski się spotkał z Parkę. To mi się wydaje, że... No tak, no byli się na fejmie. No time limit mieli, nie? To była największa... No to tak, no to tak, to racja. I tam jak to się skończyło? No wygrał Borys. O, widzisz. Czyli Parkę nie jest taki niepokonany. No nie jest, no przecież Kasio go pokonał też, nie? Nie, nie pokonał go wtedy Kasio. Nie, nie pokonał. Ale wystarczy mu klapki polizać. Jest. No, to czyli, ale to jak, ale dobra, ale jakbyś obstawiał? Ja bym jednak, jej tak bym Parkę jednak postawił. Tak? Jednak to doświadczenie, Parkę to skurwiel. O, jego się nie da znokautować, widzisz. On nigdy nie był znokautowany, nigdy nie był podłączony. O, obawiam się, że to... Bardziej kibicuję Wampirowi, wiadomo, bo to od nas chłopak, tak. ale boję się, że to jednak może... No i tu dla mnie walka, co jak ja zobaczyłem, to zestawienie Ksajos z Darolwem. Nie do wiary, nie? Co to w ogóle skąd ta walka? Ale wytłumaczył mi to Ulfik, że no słuchaj, no przecież walka Diz Darolew to była walka właśnie, która miała wyłonić, kto się będzie bił. Czyli to jest pstryczek Diz znowu... A Diz się bardzo nie popisał. Pstryczek w nosek Disa, bo to Diz się miał bić Ksajo, bo on bardzo chciał się z Ksajo bić, no ale... No to wiesz, teraz skoro my mówimy, że to jest mismatch, to znaczy, wiesz, umiejętności Ksajo, bo tak uważam, są dużo jakby wyższe od Darka. Też Darkowi nie umie, bo ostatnio sobie świetnie radzi, naprawdę przełamał się w głowie i nie ma co gadać. Wiesz, to nie jest ten Daro, który dostawał raz i uciekał. On teraz fajnie idzie, walczy i tak dalej. Nie ma co. Ale dalej uważam, że wiesz, Ksajo ma prawie same zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. I dobrze się bije. I jeżeli myśmy zestawiali wcześniej Disa z Ksajo, a Daro się tak przejechał po Disie, no to tak. Teraz sobie wyobraź zestawienie Dis Ksajo. No tak, a dalej myślimy, że wiesz, to jest mismatch, bo Daro jest słaby, a tak się przejął po Disie. Od wieki wieków każdy ustawiał Disa z Ksajo. No ale też troszeczkę ta legenda Ksajo, odkąd przegrał tam z Boxdelem, też trochę opadał, bo wiesz... Przegrał z Boxdelem? No tak, przegrał, on tak nie mógł wyznać. W ogóle fajna walka.
Więc wiesz, no ciekawe, no ciekawe, no zobaczymy. Wiesz, tam potem jest różnica wagi, wiesz. Powiem ci tak, że ta walka niby na początku była dziwna, ale jak sobie tak myślę, z chęcią ją zobaczę i z chęcią się dowiem, kto... Dla mnie jest dziwna, ale ciekawa do obejrzenia, ale dziwna taka, bo wiesz, ani konflikt z dwóch totalnie różnych światów, totalnie innych gości, wiesz, to Ksa jest takim, wiesz, spokojnym, wiesz, cięta riposta, Daru jest i te robi performance'y swoje, on bardziej z takimi, wiesz, takimi freakami, no totalnie, totalnie takie z dwóch światów, ale no zobaczyć się zobaczy. No i co, no i walka wieczoru. Walka wieczoru okazuje się z dużych rękawicach, ja się o tym też dowiedziałem wczoraj. Z dużych? Więc tutaj, kurde, jakby to były małe rękawice, to ja bym więcej... A nie miało być małych? Nie zmienili? Nie wiem właśnie, czy to się zmienili, czy nie zmienili, ale gdyby i to był... boks. I, nie no, K1, jest K1, czyli jest kopanie, więc i tak bym nie skreślał Boxdela. Boxdel podobno kopie jak, przynajmniej tak się chwali, że kopie jak kłoń i w ogóle, ale jednak ten, wiesz, defensywny tryb boksowania Casio za podwójną gardą, a będzie miał duże rękawice, boję się, że on może po prostu wymęczyć, znaczy jak kondycja. Go. Po prostu boję. A kopnięcie zabierają jeszcze więcej niż uderzenie, więc jak on się będzie dobrze przed nimi bronił, to... Przecież Casio już na pewno boksu nie ćwiczy, bo po co ma ćwiczyć boks, jak całe życie je ćwiczy, więc ćwiczy teraz te obrony przed kopnięciami. Jeżeli dobrze wyćwiczy te obrony, swoje kopnięcia. Więc kurde, to, że są duże rękawice, to mnie zaniepokoiło i tylko dlatego mogę uważać, że może wygrać Casio. Gdyby były małe, to Casio już pokazał, że on nie umie się małych bić, że dostał w pierdol, czy od Zadory, czy od... No zupełnie co innego, nie? To dostał... od Zadory dostał... No od Tyburskiego, Paweł. Tak. I to, no ale wiesz co, jakby mówili to i to się dokładnie sprawdziło. I jakby zamienić w obu walkach, jakby zamienić na duże rękawice, ja nie mówię, że on by wygrał, ale byłoby totalnie inaczej. Tak. Te ciosy po pierwsze by nie wchodziły między tymi rękawicami, po drugie on by się, wiesz, tam ci i wiesz, i tu jest mniejsza do obrony i mniejsza do wciśnięcia. A tu masz jakby razy dwa, wiesz, dwa balony i mu wciśnij balon. Jak jesteś tym gościem, który agresywnie atakuje i widzisz, że bijesz go po gardzie i nic mu to nie robi, tracisz siłę, to w końcu też przestajesz. Ale jak widzisz, że te ciosy przechodzą pomimo to, to gdzieś tu, to no piór tak. Też drugiego biegu tak. I to wiesz, Dokładnie i tak. Zrobił Zadora na przykład. I że na to samo zrobił Tyburski. Widział, że to na gardę, ale to przechodzi. Bo co ci z takiej gardy, z takich rączek nie, malutkich? Nie, no w MMA nie ma gardy. No to mi chyba spinki na jeden z pierwszych treningów. No nie ma gardy, są uniki. No znaczy, wiesz, to się normal wiesz, parkę, kurde, no tak, umie trzymać ale gardę. Jakby z zasady, wiesz, zasady w MMA się nie bierze na gardę, tylko się stara unikać. Tak. A w boksie się stajesz przed dobrą gardą i bij mnie człowieku do rana, nie? Tak. I ty się wypompujesz, tak. A nic nie przejdzie, no bo to jest zupełnie co innego. Więc tu byś obstawiał? To te duże rękawice psują cały mój zakład i przez to wydaje mi się, że może jednak to wygrać Casius. Tylko dlatego, że są te duże rękawice. Jakby były małe, to bym... A tam jest dalej co? Tam jest K1 i to normalnie 3 rundy po 3? Tak. 3 rundy po 3. Wiesz co, no Boxdel teraz jeszcze, on ma taką formę, on tak schudł, on tak zapieprza, że będę go chciał zobaczyć, bo to jest totalnie kto inny. No ma też, wiesz, do udowodnienia światu gdzieś tam jest... Tak. Gdzieś tam też był zdeptany w tym internecie i teraz się podnosi i taka zwycięstwo by mu się przydało, nie? Nie ukrywajmy. Ale mówię, jest totalnie inną osobą, aż będę się z jakiejś walczył, bo z kim on ostatnio walczył? Aż z Dziuźwiakiem? Prezesem chyba, Dziuźwiakiem. O matko, no. Wtedy jeszcze jako... Księciem Persji, no. Jako pulpecik. W rzymskiej klatce. Jako pulpecik. Romanian Cage, no. No więc to jest teraz zupełnie inna osoba wejdzie. No nie było. Nie, bo on drugi raz walczył z Dziuźwiakiem. Tak, walczył drugi raz. To nie rzymska. Kurde, rzymska klatka zakurzona cała. Trzeba ją, kurwa, odkurzyć. Trzeba by do Jacy. Ja się bym z nim widział za parę dni w Łodzi. Odkurzacz ma? A, bo na tej sprawie. Nie widział z nim, no. To szepnę. Szepnij mu, żeby trzeba było odkurzyć klatkę może rzymską. No. No faktycznie. Tylko żeby tego nie zrozumiał, bo to wiesz, sprawa w sądzie, powiem otworzyć klatkę, on powinien, nie będę siedział, nie będę. Nie, Jacku, nie, rzymską. Rzymską. Co, przeszliśmy całą kartę, tak? Przeszliśmy całą kartę. Wszystko. Ja wiesz co, to nie było w planie, ale jak mówię, że tej matrycy, to teraz serio, bo ty jesteś po Agiechu. Dasz radę obrócić? Ja Boże, kochany. O, kurwa, znowu źle. Bo chciałem cię coś zapytać, bo o tej matrycy mówiliśmy i patrz. I pękła ci. Specjalista od matrycy. Co się stało? Mój drogi, wypaliła ci się piksele, no to trzeba wymienić telewizor niestety, no nic nie zrobisz. Nic z tą matrycą nie zrobimy, panie specjalisto? Kurwa, jak się wypalą piksele w matrycy marzeń, co się robi? Łopatkę, jak się wypalą, to trzeba ją trochę zmodyfikować. Albo znaczy, no znaczy, że to nie było twoje marzenie, skoro się wypaliło. Okej. Muszę zmienić telewizor na inny. Ten tak. Samsung wygięty w tą stronę, to nie było to, czego ja chciałem w życiu. Dokładnie tak. A tak naprawdę to się z tym nic nie da zrobić. Nie da się z tym zrobić niestety. Jak się wypali, to koniec. Koniec, to jest do wyjebania. Ale przeszkadza ci to bardzo? Nie, to jest taki...
Natomiast chyba tam nie ma nic. Nie, to najczęściej na środku, nie? Ale często jak kogoś twarz pokazują, to jakby był skazany za coś, wiesz, bo mam pasek na oczach. No, to ale teraz... to tak troszeczkę może jest symboliczne, bo ja się wypaliłem we frykach jako zawodnik i mi się wypaliło to. To może to marzenie z frików mi się wypaliło. Spełniłem i się wypaliło. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, miło było tutaj wrócić. Dawajcie znać, bo od was będzie zależało, co jakby robimy, prześledzimy to i ewentualnie, mówię, będziemy się dalej umawiać. A my się co, widzimy się pewnie na konfie, bo to Kraków. Boże, jak ja robię Kraków, to się na wszystkich activities. No i mamy niespodziankę, może będzie, może nie z moim udziałem, ale zobaczymy, o tym jeszcze nie można mówić. Surprise, surprise. A w ogóle jeszcze jedna rzecz. Wiesz, że nowa federacja wchodzi na rynek i co ty na to? Każdy już przebąkuje. Jaka znowu? Nie no, nie słyszałeś? Nie. Mocna, duża federacja frikowa, no jacyś tam biznesmeni duzi wzięli, totalnie ludzie spoza frików, no zobaczyli, że jest z tym biznes, wiesz o co chodzi, zaczęli z tym biznes, podobno, to już raczej, no potwierdzone, wykładają grube pieniążki, chcą zgarnąć zawodników z rynku i normalnie taka frikowa federacja, tak jak, no, Fame czy Cloud, czy może mniej Prime, no ale coś takiego co chcą więcej, zrobić. Wiesz coś więcej o tym, czy nie wiesz no, nic? Nie, tylko że na pewno wchodzi, to już tuż, nie. Tam będzie, tam ma być... Pani to dzwoni, jak coś, to numer telefonu, mam już podać. W opisie. W opisie numer telefonu. Ale co mnie? Jak byś to oceniał? Czy jest miejsce? Jak jest twoja opinia? Czy to wszystko jest, zależy, jest... jaki mają na to pomysł, wiesz, bo robić to samo, nie wiem, czy jest sens, skoro widzą, że jest. Kurde, no wszystko zależy. Może coś ciekawego, może mają jakieś nowe pomysły, może jakaś świeżość, wiesz. Dla zawodników jest fajnie, jak jest więcej federacji, jest czym wybierać, idą zarobki do góry, wszystko jest. Oczywiście. Więc ja się tylko cieszyć mogę z tego. No a chłopaki to się na pewno wkurwiają, nie? Ale realnie biznesowo... No, kurde, jak dla mnie to jest... Inaczej, no my już jesteśmy w tym trochę i ja jestem trochę tym przesycony też, ale jak widać chyba ludzie nie są, skoro te pay-per-view się wykupuje dalej, wszyscy przestała to Ronena wysprzedana. No już ty, ktoś mi to napisał, ja nie wierzyłem w to, bo ktoś mi, czy ja idę, czy nie załatwię biletów. Kolega mój. Chłopie właśnie też zaczął do dużo dzwonić. Ja mówię, o czym on pierdoli? Przecież to jest Tauron Arena, jak można, wiesz, i sobie tego se kupsał. Ja, nie ma. Nie ma. Ja mówię, kurwa nie ma? Ale to wiesz, to jest fenomen Fame. Tu muszę powiedzieć, to jest fenomen Fame, bo jednak Prime, Cloudy, co by o nim nie mówić, ja tam mi najbliżej jakby z serduszkiem do Cloudu, no bo tam byłem ostatnio i tam miałem z nimi, wiesz, tak dalej. Z Fame'em trochę się obsztykałem, ale teraz jest super relacja, więc też jakby bardzo dobrze mi się żyje. Z Prime'em też zawsze dobrze, bo tam Tomek bez rąk, wiadomo, tak. Fumfalek, ale także z każdym dobrze, ale wiesz co, Fame to jest fenomen. Zobacz, te wszystkie inne robią, studyjne, robią w małych. To już jest fajne, bo tak mówiliśmy, ludzie jacyś tam, wiesz, w mniejszych miasteczkach mogą to zobaczyć. Fame wynajmuje, kurwa, największą halę w Polsce, której ciężko zapełnić, kurwa, dobrym koncertem, tak, czy coś. Iron Maiden, czy coś tam i zapewnia. Oni, człowieku, to wyprzedają, że jest soldat. To nie jest jeszcze na zasadzie, że wyciemnią dwa sektory. 50 Cent jak był, to było małoludko ludzi, kurwa. I chłopie, jest soldat, że, wiesz, to nie jest udawany soldat, bo ja wiem też, że się robi, mam nieraz informację, już nie chcę mi się w tych programach zaczynać iść na noże, ale jak mówią, że no już w ostatni dzień, godziny przed jesteśmy wyprzedani, a ktoś mi, no bo mi teraz, wiesz, ja przez ten program dużo ludzi, jak mi dzwoni, Byku, wiesz co, ja jestem technicznym, pracuję tu na hali, kazali wyciemnić, kurwa. Sektory, tak, jak mówią sold out. Ale teraz jest faktyczny, bo skoro tydzień przed nie jest sold out, to oni by to sprzedali, odsłonili. Tak. Więc tak. Kurwa, to jest fenomen, chłopie. To jest fenomen. Więc a propos tego przesycenia, może racja, nie? Że słuchaj, to ja się zajebiście cieszę, bo to jest u mnie w mieście, powiedzmy, wszystkie wioski okoliczne, wszyscy tu będą, 16 tysięcy ludzi się mieści, zajebiście. No ja, widzisz, ja dlatego, kurwa, tego Kamińskiego będę do końca życia... niepotrzebnie go puścili, bo też miał być przecież turniej, Hajlik miał być tu i ja miałem, wiesz, ja tak chciałem wyjść przy tej hali, to było też moje marzenie. Raz, że u siebie, dwa, że no największa ta hala, wiesz, ten toping niesie, nie? Ale to jest, wiesz, sobie, wyjść, masz kurwa. Masz 55 lat, jeszcze wszystko przytomnę. Chłopie, przecież, kurwa. Odłóż balkonik, idź na trening. Rzuć te kule, idź na trening, chłopie. Tam się ustawiam do ciebie w kolejce też. Nie, no ja mam tam, wiesz, ostatnio pozdrawiam cię, Cichy, już później wyjaśniliśmy, ale Cichy, to już tak chce tego grywać, że napisał, jesteś mi to kurwa winny. A kiedyś by to przegadali. No bo ja tam miałem złamaną rękę. Nic ci, Byku, nie jestem winny. Ale no, on wiem, żeby chciał bardzo, bo u niego to w głowie siedzi. No ty, jakbym się zgodził na walkę z Jacą, to myślę, że to by było bardzo wysoko w karcie i bardzo dobrze płatne. Uniwersum jest dalej nienawiści otwarte. Aktualne. I tak. Wiesz, nie sprawy no, ta w sądzie, walka by poniosła sprawy w sądzie, na pewno. Sprawy w oktagonie, sprawy wyjaśniamy potem... na wszystkich płaszczyznach. We wszystkich płaszczyznach. Tak, na konfie, w oktagonie, w sądzie. Tutaj, tutaj... Tutaj tu, panie mecenasie, wiesz. Mecenasie,
No tak. Dobra, no nic, lecimy, to mówię, widzimy się w końcu. A, jeszcze chcę powiedzieć, że za tydzień, w dzień przed fejmem z Meduską, bo zostaliśmy zaproszeni i zatrudnieni do jakiegoś tam losowania. Loteria kompletnie ja jej nie organizuję, to jest poza mną, tylko ktoś po prostu zapłacił, żebyśmy uświetnili losowanie, więc będzie pierwszy szalony podcast na żywo, bo to będzie na żywo, będziemy tam, mam nadzieję, że Meduska zarapuje, ja coś pogadam i będziemy robić losowanie, więc 9 gdzieś będę, zacznę mówić, że na swoich social mediach to też mnie możecie oglądać, a dzień później widzimy się na fejmie i kibicujemy. Tak jest. Dziękuję, kochani. Wykupcie z mojego pay-per-view. Jeżeli a ja nie mam, więc wykupcie z jego. No, o to udostępnisz. Udostępnię. Hej. Hej.